Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Witamy bardzo gorąco i serdecznie w ten chłodny, śnieżny, u niektórych piątkowy wieczór. Zapraszamy w Radio Paranormalium na kolejne wydanie warsztatowego bibliotekarium, czyli ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego są z nami panowie z ABW, Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo Bydgoszcz. Halo, halo. Czołem Wiktorze, czołem Państwu. Jesteśmy. Wiktorze, ty tam jesteś? Zastanawiam się, dlaczego czołem. Aha, no bo no, czołobitność była kiedyś taka modna. To chyba Mongołowie nas nauczyli, nie? Niech będzie. Niech i to źródło. Natomiast cóż, no po długiej przerwie w tym wcieleniu się zjawiamy, bo przez właściwie po miesiącu, jakby nie liczyć, to po miesiącu jesteśmy u Państwa z kolejnym wydaniem ABW. Bardzo, bardzo nam miło, kolejna porcja prozy przed nami, ale teraz Wiktorze, tradycyjne pytanie, co tam ciekawego u Ciebie się dzieje, bo Ty co prawda mało wychodzisz, ale dużo myślisz. Ale Marecku, świat jest taki ogromny, a Ty się pytasz, co jest u mnie. No bo wiesz, w dobie wszechogarniającej nas coraz bardziej sieci, wiesz, każdy, co się dzieje na świecie, to każdy, za przeproszeniem, może sobie kliknąć i wie. A co się dzieje u Wiktora Żwikiewicza w domu, jak w domu, ale w głowie, to już jest... Kochany, no bo ja już jestem jeden z tych ostatnich na świecie, którzy nie żyją w sieci. No poza tym w Puszczy Brazylijskiej jeszcze, nie? Tam się może zdarzają tacy, ale rzadko zapewne, którzy w sieci jeszcze nie tkwią. Ale reszta tkwi w sieci. No to tym bardziej moje pytanie, co słychać, ciekawe. Kiedy ktoś wyłowi tą całą sieć, no ja się prześliznę, ale reszta... No będzie tak. Trudno. To co tam u Ciebie słychać? U mnie? Łatwiej ci zadanie, będę cię naprowadzał. W co aktualnie napierdzielasz na komputerze? No, oj, mnóstwo rzeczy przede wszystkim, ale jest to tak jakoś dzisiaj do... Skomentuję dzień dzisiejszy po prostu, może dzisiaj to, że tak powiem, mnóstwo rzeczy robiłem, ale do świadomości dotarło do mnie tylko opowiadanie pani Kamili Ciołko-Markowskiej, które zresztą dzisiaj będzie. I przed nim siedział, pół dnia kombinowałem, co, jakby go to jeszcze podrasować, ale to już będzie, jak będziemy. Ja powiem ci, Wiktorze, że jeśli chodzi o opowiadanie pani Kamili, to jest opowiadanie, no, tak jak napisała pani Kamila, dedykowane właściwie, znaczy nie ma tej dedykacji, no bo to tak, w każdym razie z takim adresem dla Wiktora Żwikiewicza, więc to ci niniejszym ogłaszam, bo chyba warto o tym wspomnieć, a poza tym ważny jest pewien link, który dostałem w tak zwanym międzyczasie od Iweliosa. I ten link mnie autentycznie, no nie wiem, czy zwalił z nóg, ale zadziwił to z całą pewnością. O tym linku i o tym, co się pod tym linkiem kryło, to sens będzie opowiadać dopiero wówczas, gdy Państwo poznacie opowiadanie, to wtedy wszystko stanie się bardziej jasne, a teraz to chyba nie pozostaje nam nic innego, tylko posłuchać opowiadania pani Kamili Ciołko-Borkowskiej, a to opowiadanie nosi tytuł Ryzyko niepowodzenia jest niewielkie. K.
Kamila Ciąkoborkowska, ryzyko niepowodzenia jest niewielkie. Ściany obwieszone były setkami dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów. Zawiłe sformułowania, tytuły naukowe i nazwy firm nic nie mówiły siedzącej w rogu poczekalni gośce. Obgryzając paznokcie, wpatrywała się w te wszystkie dokumenty, marszcząc czoło. Żołądek bolał ją od samego rana. Po raz pierwszy miała do czynienia z takim zabiegiem. Z jednej strony nie mogła się doczekać, z drugiej natomiast przerażała ją powaga sytuacji. Po ponad godzinie czekania stanęła przed nią kobieta w białym kitlu i błękitnej apaszce, z podkrążonymi oczyma i szerokim uśmiechem. Pani Małgorzatko, zapraszam. Powiedziała lekarka i wskazała odpowiednie drzwi. W milczeniu pokonały trasę do pokoju zabiegowego. Proszę położyć się tu. Dłonią wskazała leżankę wyłożoną różowym papierowym podkładem. Gośka położyła się na wskazanym miejscu i westchnęła głęboko. Czy to aby na pewno bezpieczne? Spytała, czując, że drżą jej dłonie. Tak jak mówiłam już podczas wywiadu, bardzo dobrze, że postanowiła pani dokonać zabiegu amnezjowania wybiórczego w certyfikowanej placówce, a nie w podziemiu medycznym. Lekarka ujęła i lekko poklepała dłoń pacjentki. Za szybą znajduje się technik, który wprowadzi wszelkie dane do komputera. Odnajdzie wszelkie wspomnienia związane z pani byłym mężem i je wykasuje. Na poziomie kwantowym pozwoli nam to uwolnić panią od nerwicy, depresji i lęków. To bezpieczny zabieg, polega jedynie na manipulacji funkcjami mózgowymi. Ryzyko niepowodzenia jest niewielkie. Wszystko wykonywane jest zgodnie z wymogami Izby Lekarskiej i przy użyciu certyfikowanego i sterylnego oprogramowania. Nie rozumiem nic z tego, co pani mówi. Pacjentka ułożyła się wygodnie na leżance. Jednak jeśli ten drań ma na zawsze zniknąć z mojej głowy, zaczynajmy. Świetnie, powiedziała lekarka, podnosząc woreczek z płynem. Podłączę pani kroplówkę. Po chwili ogarnie panią senność. Proszę z nią nie walczyć. Amnezjowanie osiąga najlepsze efekty, gdy pacjent pogrążony jest we śnie. Wtedy mamy nieograniczony dostęp do najmniejszych cząsteczek wspomnień, nawet tych ukrytych w najgłębszych pokładach podświadomości. Lekarka nałożyła gośce na głowę metalowy czepek, a na czoło nakleiła 3 przylepce z elektrodami. Wszystko było podłączone do komputera technika siedzącego za szybą, cienkimi, kolorowymi przewodami. Następnie wbiła w zgięcie łokcia wenflon i podłączyła kroplówkę. Kiedy skończyła, podniosła kciuk, pokazując mężczyźnie, że może zacząć. Gośkę ogarnęła ciemność. Lekarka w błękitnej apaszce stała nad biurkiem w prosektorium. Ze zmarszczonym czołem czytała raport patologa. Kurwa mać! Zakleła, rzucając papierową teczkę na pokryty dokumentami blat. Coś nie tak? Zza ściany wyjrzał patolog, łysawy, niski mężczyzna, koło 50. To już kolejna. Zupełnie niezgodnie z wszelkimi wynikami badań. Kobieta zaczęła szybkim krokiem spacerować po pokoju w tej z powrotem. Patolog stał oparty o ścianę i przyglądał się jej ze splecionymi na klatce piersiowej rękami. Powtarzałem, że nie wolno aż tak igrać z matką naturą, powiedział w końcu. Lekarka stanęła na środku pomieszczenia i spojrzała na niego wściekle. Wszelkie molekuły działające w mózgu są jak klocki Lego, wycedziła przez zęby. Mając odpowiednie narzędzia, można poukładać je tak, żeby był tam porządek. Wyrzucić niepotrzebne, uszkodzone i wybrakowane. Współczesna nauka pozwala wysprzątać mózg z najmniejszych kwantów niepotrzebnych wspomnień. Leczyć depresję, nerwice, traumy czy zmieniać orientacje seksualne. Przecież to niesamowite. Jednak czasem coś idzie nie tak, wyszeptał mężczyzna siadając przy swoim biurku. Ujął w ręce raport z sekcji zwłok gośki i zaczął czytać. Ofiara przemocy? Spytał po chwili. Mieliśmy pozbyć się przemocowca z jej głowy, żeby w końcu mogła normalnie żyć. Jednak ten psychopata zakopał się tak głęboko w poranionych emocjach, że funkcje życiowe pacjentki były nierozerwalnie związane z emocjami i wspomnieniami.
Któreś z kwantów musiały być zrośnięte. I jaki z tego wniosek, pani doktor? Spytał spokojnie patolog. Trzeba to naprawić. Kobieta spojrzała na mężczyznę, jakby nagle wpadła na genialny pomysł. Chodziło mi raczej o to, że nie można bezkarnie ludziom grzebać w głowie. Patolog potarł dłonią łysinę. Pani doktor, szanuję panią jako specjalistkę, jednak kiedyś musicie przestać bawić się w bogów. Mam na stole coraz więcej ofiar waszych szalonych idei. To nie są szalone idee. Kwantomatyka osiąga coraz lepsze rezultaty. Krzyknęła, robiąc się czerwona na twarzy. Ryzyko niepowodzenia jest niewielkie, dlatego warto je podjąć. Nawet jeśli mamy coraz więcej ofiar śmiertelnych? Patolog spytał przestraszony. Nawet jeśli, powtórzyła. W końcu ryzyko niepowodzenia jest niewielkie. Tak, Wiktorze, no to ponieważ to opowiadanie, tak jak wspomniałem przed jego nadaniem, w jakiś sposób jest tobie polecane, to ty zaczynasz. Ach, no ja rzeczywiście, ja będę brutalny i chamski. To znaczy ono się kapitalnie, pierwsza strona jest bardzo fajnie się do przeczego. Bardzo jest to fajnie zamarkowane. Mam zastrzeżenia do końcówki. Jest dla mnie zdecydowanie przegadana i przemoralizowana, nie? Zastanawiałem się, jak tego uniknąć. Czy jest jakiś patent, żeby tą rzecz podrasować? I doszedłem do takiego śmiesznej rzeczy. Otóż w tym opowiadaniu są na pewno dwa momenty, przy których się robi takie wow. Pierwsze to jest moment, kiedy się dowiadujemy, że ten cały brutal chamski mąż tam siedzi w głowie tej pacjentki. To jest naprawdę niezła rzecz. Ta istota, że tak powiem, jak matryca się tkwiąca w jej umyśle, przed którym ona się musi, że tak powiem, obronić. To jest fajny patent bardzo i tego. Drugi taki moment to jest przed samą końcówką, zaraz to znajdę na karteluszku, że to jest. A ponieważ radio nie lubi ciszy, to ja ci w tym czasie, jak ty sobie spokojnie poszukasz, to ja ci zacytuję mail od pani Kamili. Dzień dobry, piszę w sprawie shorta w temacie kwantomatyka w najnowszym konkursie. Poczułam się niejako wywołana do tablicy, jednak postanowiłam sobie nie brać udziału w konkursie, w końcu nie jestem autorem przed debiutem i tak odrobinę nieładnie pchać się pomiędzy początkujących autorów. Dlatego też zgodnie z wymogami konkursowymi powstał szorcik specjalnie dla Wiktora z pozdrowieniami z Lodowej Wyspy. Mam nadzieję, że się spodoba. Już znalazłeś, Wiktorze? Tak, znalazłem. Otóż tuż przed samą puentą jest zdanie, przy którym się robi drugi raz takie wow, bo się o tym nie myśli zupełnie. Ujął w ręce raport sekcji zwłok gośki i zaczął czytać. To są takie dwa punkty, w których się pojawia zaskoczenie. I teraz już bardzo niewiele zostało do końca, ale... Ja właśnie ciężko się głowiłem, w jaki sposób można by było dodać trzecie wow, bo powinno być w tym do trzech razy sztuka. To aż się prosi, żeby na końcu było jeszcze jedno takie już w puencie zakończenie. No i będę bredził zapewne, ale niespecjalnie umiem to wyrazić, bo ale pani Kamila, jeśli słucha, to złapie, o co mi chodzi. Otóż skojarzył mi się ten cały
z dawnych jej opowiadań ten jakiś tam zamierzchły XIX-wieczny, czy jakiś tam Londyn. Pełen tych ciemnych uliczek, w których, że tak powiem, strach było się trochę przemykać, bo zawsze gdzieś tam może się czaić jakiś ten sławetny Kuba rozpruwacz albo jego kumpel. Jakiś inny. Otóż tutaj mamy dylemat w tym opowiadaniu. Wydawałoby się, że nie mają coś z tym nic wspólnego, ale jest, bo rzecz się pani Kamila właśnie tak rozważa, kiedy my staniemy się właściwie dla siebie jacyś po prostu bezpieczni, czy nie zabijający siebie i tak dalej. No ryzyko jest zawsze i tak dalej, ale otóż przyszło mi do głowy, że to przez tego męża, którego ona ma w głowie, ta bohaterka, że ten ciemny Londyn to bardzo mi przypomniał ludzki mózg po prostu. My mamy też tak w tym mózgu zakamarki, ciemne uliczki, w których czai się ten cały Kuba rozpływać. To jest częścią naszej natury po prostu. My tacy jesteśmy, taki jest homo sapiens, przed tym nie ma ucieczki. Tak jak ten mąż tkwi w umyśle tej całej tego, tak samo my wszyscy nigdy, że tak powiem, nie będziemy tacy, że tak powiem, no bo tam coś siedzi, on tu jest po prostu, ten Kuba, czy ktokolwiek inny, w każdym z nas. Do nas we mnie nie, ale przeciętnym obywatelu zapewne tak. No i coś tak pod tym kątem. To cały morał, że nie byłoby tego realizatorstwa, wystarczy bardzo krótko przyciąć całą sprawę. On tutaj jest po prostu w głowie. No nie wiem, Marek. Łapiesz, o co mi chodzi, bo mi się z tobą zawsze dobrze rozmawia. Wiesz co, ja patrzę na to opowiadanie trochę inaczej, bo nie wiem, czy słusznie rzecz rozpatruję, ale pani Kamila przemyciła tu na końcu rzecz, która też zrobiła, przy której też zrobiłem takie małe wow. Bo pani Kamila, teraz ja będę musiał chwilę poszukać, napisała coś takiego, że to mimo wszystko to ryzyko trzeba podjąć. Jak to brzmi? Chwileczkę, to teraz ty zagadaj trochę, a ja muszę poszukać. Już. No, pomruczeć to możesz, ale coś byś powiedział ciekawego. Sam też tak, bo ja wiem, no nie wiem, też grzebię w tym tekście, bo on jest właśnie taki na samym końcu po prostu troszkę za dużo, nie dosyć, że jest wprowadzona ta postać, z którą trzeba ten dialog jakoś rozegrać. Ona też tak nie jest specjalnie konieczna, aha, być może. No. Wiesz co, już znalazłem to, co szukałem. Dwie ostatnie linijki, ja je powtórzę, zacytuję. Mm-hmm. Nawet jeśli mamy coraz więcej ofiar śmiertelnych, patolog spytał przestraszony. Nawet jeśli, powtórzyła, w końcu ryzyko niepowodzenia jest niewielkie. I wiesz, czy mi się to skojarzyło? Kiedy tłumaczono ludowi w Polsce, ja również za granicą, że należy przyjąć znany skądinąd preparat, substancję przeciwko, to zaczęto tłumaczyć, że co prawda mogą być powikłania, ale ryzyko jest niewielkie i statystycznie, to jeśli nawet coś się wydarzy, to statystycznie będzie fajnie. To ludzi przeraziło tak naprawdę. Dzisiaj z perspektywy możemy o tym mówić, że kiedy ludzie usłyszeli, że mają stać się statystyką, mają stać się tylko takim trybem w machinie,
bo nie są ważni, bo ich życie, no, trzeba złożyć na ołtarzu bezpieczeństwa ogólnego, to w tym momencie te wszystkie ośrodki, które chciały, tak mi się wydaje, które chciały osiągnąć jakiś sukces w podawaniu wiadomej substancji, to chyba przestrzeliły, bo powiedzieć ludziom, że wszystko jest fajnie, bo przecież statystycznie to i w ogóle i tak dalej, to w ogóle są, jest postęp i będzie i to w ogóle się opłaca, no to to jest strzał w kolano i jakoś brzmi w tym opowiadaniu echo tamtych wypowiedzi, kiedy tłumaczono, że statystycznie, czy w końcu to ryzyko niepowodzenia jest niewielkie i w związku z tym wszyscy się powinni temu poddać. A dla przeciętnego człowieka, nie dla przeciętnego, dla każdego człowieka, dla prawie każdego, no dobrze, będę się asekurował, to jego życie jest najważniejsze i mówienie mu, że powinien je poświęcić dla jakiegoś tam statystycznego pojmowania rzeczywistości, nie jest mądre. Nie jest mądre i pani Kamila, takie odnoszę wrażenie, dobrze to w swoim opowiadaniu ujęła. Takie mam wrażenie. No, zgadza się, masz rację, że to ten, chociaż to są rzeczy bardzo dyskusyjne, bo to jest kwestia kalendarz świadomości, wiesz, jak w dawnych czasach, że tak powiem, chirurdzy operowali żołnierzy, którym tam gangrena wędrowała do serca, że tak powiem, po nodze, no to trzeba było uciąć tą nogę, no i wiadomo, że statystycznie po prostu to się opłaca, bo parę żyć się uratuje, nie? No bo oczywiście większość nóg pójdzie do kubła, no ale tak jest, no po prostu my Wiktor, się powinniśmy liczyć z tym, że... Wiktor, ale ja tu widzę różnicę, tak. Bo ja oczywiście nie kwestionuję, nie zamierzam dyskutować, to oczywiście jeśli chodzi o pewne mechanizmy, to rzeczywiście tak jest. Tylko zwracam uwagę, że tę tak zwaną wiadomą substancję nakazuje się przyjąć ludziom jeszcze zdrowym. I oni mają taką diabelską alternatywę, wziąć tę substancję po to, żeby stać się bezpiecznym, albo nie wziąć, bo może to grozić jakimiś powikłaniami. Mówienie człowiekowi zdrowemu, że ma przyjąć tę substancję dlatego, ale że się mogą przy tym zdarzyć jakieś powikłania, no to jest jednak ryzyko. Znaczy, chwała za szczerość, ale jednak to nie jest zachęcające, kiedy ktoś coś takiego słyszy. I ja tylko do tego się odwołuję, nie podejmuję dyskusji na temat sensowności, czy bezsensowności przyjmowania tej substancji, czy nie. Sam ją przyjąłem i nie będę tutaj udawał, że po prostu mnie chodzi o ten jeden aspekt i myślę, że dobrze, że pani Kamila ten aspekt porusza. To jest aspekt, czy podejmować ryzyko, czy nie. I tutaj zwróć uwagę, to też chodzi tak naprawdę o wymazanie wspomnień. O wymazanie wspomnień, a więc nic co byłoby życiowo, no nie, błądzę. To jest życiowo istotne, ale nic, co byłoby niezbędne do przeżycia, a jednak powoduje takie, a nie inne skutki w tym wypadku. No dosyć dramatyczne, tragiczne. I o to mi tak naprawdę tylko chodzi. Myślę, że pani Kamila dobrze to złapała, jeśli oczywiście w ogóle dobrze łapie pewną intencję, być może źle. Ale w ogóle... To jest wszystko, Marek, w porządku, tylko że my powinniśmy mieć świadomość, że w sumie nasz indywidualizm to jest... Nie, ja tylko... Masz rację. Natomiast my po prostu jesteśmy istotami statystycznymi, bo żyjemy w społeczeństwie. W społeczeństwie, cała nasza genetyka, ewolucja cała, to jest statystyka po prostu. No i... Ale zobacz, jak to się ładnie układa u pani Kamili chociażby. Ale w naszym mózgu nigdy sami dla siebie nie będziemy statystyką. W naszym mózgu, w naszej głowie zawsze będziemy kimś bardzo ważnym. Kimś, kto jest dla nas bardzo bliski. No sami dla siebie jesteśmy bliscy. I nie potrafimy na ogół patrzeć na siebie jak na statystykę. Argumenty typu, że no powinieneś się poświęcić. Okej,
ale one zależą od twojego wyboru. Tak, mogę się poświęcić, jeśli chcę. Nie, nie chcę się poświęcić, to też nie muszę. To jest kwestia dyskusji nieskończonej, bo ja wcale nie rozstrzygam tej dyskusji, ale dyskusji o granicach albo bezgraniczności wolności. Czy ona ma, czy nie ma granice, i a jeśli ma, to jakie? Nie rozstrzygam tego, w ogóle nie wchodzę w dyskusję, jak jest. Natomiast zwracam uwagę, że w tym opowiadaniu również do takich wątków można się, jak człowiek się postara, dogrzebać. I tylko o to mi chodzi. Ja dyskusji na temat tej wolności, o której ty mówisz, nie podejmuję. Zgadzam się z tobą, że z punktu widzenia społeczności rzeczywiście człowieka trudno wyjąć z tej statystyki. I z tego punktu widzenia prawda jest taka, że pewne działania powinny być podjęte w imię dobra, no, tego, co mierzymy statystyką, czyli społeczeństwa. Ale z punktu widzenia jednostki, jeszcze raz to powtórzę, nie potrafimy się traktować statystycznie. Hołk, to tyle. No tak, ale to są tam rozważania takie, że rzeczywiście można nawet daleko pójść, bo ach, już nie będę przeciągał żony. Natomiast wracając, że tak powiem, z tych obłoków do samego opowiadania, to rzeczywiście opowiadanko jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. I gdyby je można było, ale zapewne można, leciutko na końcu podrasować i dodać taką jakby trzecią, no, troszkę za dużo słów, ale to nie, bardzo niewielka, niewiele trzeba, żeby tam coś zrobić, bo rzecz jest gotowa i fajna zupełnie. Ja na miejscu autorki pomyślałbym nad jeszcze jedną rzeczą. Tak mi się to jakoś rzuciło, na oczy mi się rzuciło, jak, no, ale to tak aż dramatycznie nie jest. W każdym razie rzucił mi się tytuł. Otóż wydaje mi się, że warto nad tym tytułem pokombinować. Dlaczego? Dlatego, że on, przynajmniej mnie, bardzo dużo zdradził. Ja pewnych rzeczy się spodziewałem w tym opowiadaniu, nie znając go jeszcze, właśnie po tym tytule. Dlatego ja bym pomyślał, czy ten tytuł za dużo nie zdradza. Owszem, autorka bardzo sprawnie odwołuje się w treści do tytułu, nawet w przytoczonym zakończeniu. To odwołanie do tytułu jest. Niemniej ja się zastanawiam, czy nie można by przy tym tytule troszeczkę pokombinować. To tylko sugestia. Nie jest to jakiś tam, z mojego punktu widzenia, ogromny, ogromny kiks. Wręcz przeciwnie, może nie mam racji. Po prostu. Od razu tak jak spojrzałem po tym, jak co mówisz, to skoro w puencie jest ryzyko niepowodzenia jest niewielkie, to ja bym ten tytuł ograniczył odrobinę i dałbym mu ryzyko powodzenia. No tak, bo podwójne... Niewielkie. Nie, ale wiesz, bo tu masz podwójne przeczenie, no, niepowodzenie niewielkie, no okej. Okay. No to tyle. Dziękujemy pani Kamilo. Trochę nam żal, że zrezygnowała pani z uczestnictwa i nie zgłasza pani oficjalnie tego opowiadania do antologii, ale mówi się trudno. Niemniej z dużą przyjemnością to opowiadanie zaprezentowaliśmy naszym słuchaczom. Jeszcze coś, Wiktorze? No ja bym tak nie był przekonany, czy ono nie powinno jednak trafić jakimiś tylnymi drzwiami. Musimy mieć zgodę autorki, nie da się tego, Wiktorze, obejść. No tak. Po prostu. No to cóż, obiecałem państwu jeszcze pewien tajemniczy link, który został do mnie przesłany przez Iweliosa właściwie wczoraj chyba, albo dzisiaj, już nie pamiętam, to nie jest takie istotne. Co to za link? Skoro tak nadaje o tym linku, to trzeba by coś na ten temat powiedzieć. Link prowadzi do strony czasopisma Cheap, pewno państwu znanego. I cóż czytamy na stronie zalinkowanej?
Technologia jak z facetów w czerni. Naukowcy wymazują wspomnienia za pomocą światła. Czy ty sobie jesteś w stanie, Wiktorze, wyobrazić, jak rzeczywistość literacka podąża, jak szybko podąża za rzeczywistością rzeczywistą, jeśli tak to można określić? Cóż czytamy? Japońscy naukowcy odkryli mechanizmy stojące za konsolidacją pamięci. Udało się im to dzięki systemowi neuronowo-optycznemu. Zespół Akiro Goto z Uniwersytetu w Kyoto opublikował w Science wyniki prezentujące nowy system neuronowo-optyczny do manipulowania wspomnieniami. Technika ta hamuje wszelką aktywność nerwową, która w normalnych warunkach odpowiada za konsolidację pamięci podczas snu. W procesie nazwanym długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym, LTP, oczywiście zły akcent zdaniowy postawiłem, ale już Państwo mniej więcej wiecie, o co chodzi. Zagrywki jak z facetów w czerni, czytamy dalej. Badania Kyoto wykazały, że LTP wzmacnia tworzenie się synaps poprzez aktywność neuronalną, co jest kluczowe dla tworzenia się pamięci. Badając proces LTP, można zaobserwować, gdzie i kiedy powstają wspomnienia w mózgu. Istnieją leki, które mogą zaburzać proces LTP, ale ich działanie jest ogólne. Więc zdarza się, że nie trafiają one w konkretne regiony mózgu w konkretnych momentach konsolidacji pamięci. Goto inspiracji postanowił szukać w Hollywood. W serii Faceci w czerni agenci wymazują wspomnienia za pomocą błysku światła. Japończycy zrobili coś podobnego i wykorzystali światło do dezaktywacji białek biorących udział w konsolidacji pamięci. Naukowcy wstrzyknęli do mysich mózgów wektor adenowirusowy AAV, aby zahamować działanie, i tu jest trudne słowo, kofiliny, białka niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania synaps. Białko wprowadzone do mózgu myszy uwalnia reaktywne formy tlenu, które dezaktywują wszystkie pobliskie związki z tym, w tym kofilinę. Wykazano aktywność LTP w hipokampie, gdzie wspomnienia są przechowywane jako pierwsze. Gdy ten obszar mózgu zostanie napromieniowany raz bezpośrednio po tym, jak mysz nauczy się zadania, a następnie ponownie podczas snu, po nauce, dochodzi do wymazania pamięci. No i jak się to wszystko, to już teraz nie cytuję, tylko mówię własnym tekstem, jak się to porówna z opowiadaniem pani Kamili, no to proszę, jak to rzeczywistość dogania fikcję. Co ty na to, Wiktorze? No, ciary po człowieku chodzą, jak to się niedawno, że tak powiem, niedawno jeszcze tylko manipulowała naszą świadomością, naszym mózgiem reklama, ale już nie tylko reklama, ale czy ideologia w ogóle jakakolwiek. Natomiast tutaj ta reklama czy ideologia znajduje sprzymierzeńca nauce po prostu, no i cienko będzie naszym wnukom i prawnukom, oj cienko, przynajmniej no, z zachowaniem świadomości, ale kiedy jeśli nie tylko pamięci. No. Ale kiedy sobie pomyślę o tym, jaką w gruncie rzeczy maszyną jesteśmy, jakkolwiek to ująć, to jednak jakimś tam rodzajem biologicznej maszyny, której proszę, wydawać by się mogło, jesteśmy tak przyzwyczajeni, że nasze wspomnienia są nasze. To nic, że nam tłumaczono, że my bardzo często pamiętamy różne rzeczy nieco inaczej niż się naprawdę wydarzyły. I ja to miałem okazję sprawdzać, że kiedyś Państwu mówiłem chyba o tym, że na ogół pamiętam filmy z dźwiękiem i obrazem. I o ile dialogi z filmów oglądanych w dzieciństwie. Tak miałem chociażby z filmem takim SF-em Planeta, nie, Wyklęta Planeta, Przeklęta Planeta, jak to się nazywało? Nieważne, taki potwór It tam grasuje. W każdym razie pamiętałem całe dialogi z tego filmu. Forbidden Planet, to taki jest oryginalny tytuł.
to pamiętałem dialogi i wydawało mi się, że pamiętam również sceny. I o ile rzeczywiście dialogi pamiętałem nieźle, to te sceny wyglądały zupełnie inaczej niż ja je zapamiętałem. Podobnie, ale jednak nie tak samo. Więc, ale wracając do myśli, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze wspomnienia są twarde, że to, co pamiętamy z dzieciństwa, to tak właśnie było. Bardzo często się okazuje, że było troszeczkę inaczej. Nasza pamięć nieustannie przemiela to, co pamiętamy i bardzo często nam się zacierają pewne rzeczy, dlatego później jak oglądamy na przykład coś na taśmie wideo, to pamiętaliśmy to trochę inaczej. No więc albo ktoś manipulował przy tej taśmie, albo coś się w naszym mózgu porobiło. A teraz idziemy krok dalej. Marku, tak? Wiesz, no my mamy różne cechy charakteru przecież, na przykład ludzie, którzy lubią idealizować pewne innych ludzi albo pewne zdarzenia, albo samych siebie, oczywiście będą inaczej pamiętali swoje własne działania albo działania przyjaciół i tak dalej w sposób bardziej wyidealizowany niż ktoś, kto jest bardziej racjonalny i po prostu rozsądnie, że tak powiem, ocenia zdarzenia. Ty mówisz o filmie, ale ja ostatnio, to znaczy ostatnio, ostatnio chyba z 5 lat temu miałem ostrą dosyć, to znaczy bardzo ciekawą rozmowę z moją własną siostrą. Po pół wieku porozmawialiśmy sobie zupełnie niespodziewanie o swoich rodzicach, o domu i tak dalej. I bez przerwy ja widziałem, jak ona robiła wielkie oczy i ja robiłem wielkie oczy. Myśmy zupełnie inaczej postrzegali całe nasze dzieciństwo. Ja, naszego ojca, matkę, ona zupełnie większość zdarzeń widziała zupełnie inaczej i ja zupełnie inaczej, nie? No, cholernie ciekawa była rozmowa, bo jakby wypośrodkować... Tak, można by było wypośrodkować, z tego wszystkiego poskładać tę składankę i jakąś tam racjonalność, jak to naprawdę było, odtworzyć, ale potrzeba było tego dialogu. Bez tego dialogu każdy miał zupełnie błędne, praktycznie biorąc, wyobrażenie. A może nie błędne, ale swoje własne wyłącznie, nie? Tak, bardzo ciekawą rozmowę. No tak, a teraz dostajemy narzędzie następne, gdzie po prostu naszą pamięć można modyfikować, można nam ją po prostu kasować. To jest niesamowite, po prostu niesamowite. Może się pewnego dnia okazać, że coś, co przeżyliśmy, my po prostu tego nie pamiętamy. Niesamowite. Wiesz, Marek, teraz to jak żeś to mówił, to tak mi wpadło, bo to może być całkiem zabawne. Wiesz, tak jak my, czy nam ktoś to, ale może my sami będziemy mogli się posługiwać tym patentem. Otóż my się ubieramy zgodnie z jakąś modą. Dzisiaj jest deszcz, no to włożę sobie coś tam, wezmę parasolkę i tak dalej. Poczekajcie, bo to nie jest takie głupie, do czego ja zmierzam. Natomiast jest moda ubierania. To znaczy albo ze względu na klimat, albo ze względu na upodobania, albo ze względu na trendy, albo cokolwiek. Otóż, ale kiedyś w tym momencie będzie można sobie, że tak powiem, ubierać swoją, to znaczy wybierać jak garnitury albo jak sukienkę pamięć po prostu na dzisiaj. Postrzegany świata zupełnie, charakter. Podoba mi się ta cała, to znaczy ona jest straszna wizja, ale podoba mi się. No właśnie chciałem powiedzieć, że podoba mi się nieco mniej, a ten film, o którym powiedziałem, to nosił po polsku tytuł Zakazana planeta,
Forbidden Planet. Dobrze to. W każdym razie pewno oczywiście źle akcentuję i źle wymawiam, no to inna sprawa. Wiadomo, że angielski w moim wykonaniu to jest niezła zabawa. To by musiał Ivelios nam poprawnie to wypowiedzieć, to wtedy bym miał zaufanie, że jest to powiedziane dobrze. Jesteś tam, Iveliosie? Forbidden Planet. O! No i to teraz wiecie Państwo, jak to powinno brzmieć, a nie w jakimś amatorskim teatrzyku jak ja. Okej, no w każdym razie to ta korelacja, ten link przesłany przez Iveliosa, korelacja z opowiadaniem pani Kamili, no po prostu mnie zadziwiła i dodała jakąś nową jakość temu wszystkiemu. Także to fajna sprawa. Rzeczywiście, zbieżność jest piorunująca zupełnie. No i tutaj się nagle okazuje, że nie trzeba być naukowcem. Wystarczy sobie mieszkać no, w Europie, gdzieś między Warszawą a Londynem i myśleć tak, jak to jacyś tam w Kioto albo... Pani Kamila ma tę przewagę, że mieszka pomiędzy Londynem a Nowym Jorkiem, no nawet tak po łuku trochę, bo Islandia to tak, wiesz, niby Europa, ale taka jakaś osobna, taka jakaś osobna trochę. No okej. Okay. Proszę Państwa, to opowiadanie Kamili Ciołko-Borkowskiej to była taka rozbiegówka, bo jest jeszcze przed nami drugi tekst troszkę dłuższy, no bo w końcu opowiadanie pani Kamili, ryzyko niepowodzenia jest niewielkie, to był szorcik, a teraz mamy przed sobą nieco dłuższe opowiadanie Dariusza Kraszewskiego, Czekając na Ragnarok. Ja myślę, że będziecie się Państwo przy tym opowiadaniu naprawdę nieźle bawić. Co więcej, to opowiadanie znakomicie pasuje nie tylko do audycji literackiej, która jest publikowana zarówno w Paranormalium, jak i w Book Radio, ale ono zdecydowanie dobrze pasuje właśnie do Radia Paranormalium. I to tyle tytułem zapowiedzi. Oddajmy teraz głos Iveliosowi. Dariusz Kraszewski, Czekając na Ragnarok. Zaczęło się już ściemniać, gdy Iza wyszła przez kuchenne drzwi do rozciągającego się za domem ogrodu. Stąpając bosymi stopami po wilgotnej od wieczornej rosy trawie, mijała różane krzewy i kwitnące drzewko owocowe. Rozkoszując się typowymi dla wiosny zapachami i widokiem zachodzącego słońca, dotarła do wykopanego na skraju posesji dołu. Stanęła na jego krawędzi i podtrzymując ręką brzemienny brzuch, pochyliła się wołając: Norbert, nie uważasz, że na dziś wystarczy? Chodź już do domu. Poniżej miejsca, w którym stała, na dnie wykopu, pośród sterczących pionowo-kamiennych bloków, tkwił nieruchomo jej mąż. Trzymając w rękach kilof, wpatrywał się w oczyszczone z piasku i gliny, wystające nieco ponad jego głowę, trzy smukłe monolity. I co o tym sądzisz, Iska? Spytał, wyrwany z zamyślenia. Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Odpowiedziała zgodnie z prawdą. Ja też. To dość dziwne. Mówiąc to, Norbert przejechał dłonią po chropowatej powierzchni wysokiego na 2 metry kamiennego prostopadłościanu. Monolit pozbawiony był jakichkolwiek większych nierówności, za wyjątkiem znajdującej się w jego dolnej części mocno zerodowanej płaskorzeźby. Przedstawiała ona zwierzę w rodzaju psa lub wilka, może lisa. W obecnym stanie trudno było to określić. Znalezisko być może nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie Iza, która kilka dni wcześniej wpadła na pomysł zbudowania oczka wodnego na tyłach ogrodu. Norbert, chcąc sprawić przyjemność dużo młodszej od siebie żonie, natychmiast wynajął ukraińskich robotników. Nie planował kopać głęboko, uznał więc, że kilku ludzi z łopatami w zupełności wystarczy. Taka strategia wydawała mu się najlepsza, choćby dlatego, że w ostatnich czasach strasznie długo trzeba było czekać na kogoś ze specjalistycznym sprzętem. Początkowo prace przebiegały dość sprawnie, jednak mniej więcej po godzinie od ich rozpoczęcia pojawiły się komplikacje. Przeszkodą okazał się być głaz zalegający tuż pod wierzchnią warstwą gleby.
Norbert wpadł na pomysł, aby uczynić kamień ozdobą ogródka skalnego, który miał zamiar zbudować tuż przy oczku. Polecił więc wydobyć go w całości. Niestety, jak się wkrótce przekonał, coś, co wyglądało na niewielki głaz, było w rzeczywistości ogromnym kamiennym blokiem o regularnych kształtach. Nieco później, kilka metrów dalej, odkryto drugi, identyczny, a zaraz potem następny. Jednakowe wymiary kamiennych monolitów, proporcje i równe odstępy między nimi wyraźnie wskazywały na to, że nie były one tworem naturalnym. Kąty, pod jakimi je ustawiono, sugerowały, że musiały stanowić wycinek czegoś w rodzaju kamiennego kręgu. Jak domyślał się Norbert, był to tylko fragment większej konstrukcji, sięgającej poza jego ciałkę. To musi być bardzo stare, może pochodzić jeszcze z czasów pogańskich, powiedziała po namyśle Isa. Tak też i ja sądzę, tylko zastanawia mnie, kto to zbudował. Może Goci? Jak to Goci? Przecież o ile wiem, to na tych ziemiach przed Niemcami żyli Łużyczanie, czy też Serbo-Łużyczanie. A wcześniej to chyba nikogo tu nie było. Nie wiem, zawsze byłam słaba z historii. No tak, ale to dziwna konstrukcja jak na Słowian, którzy budowali głównie z drewna. Tu mamy duże, precyzyjnie obrobione kamienne bloki. Bóg jeden wie, jak głęboko jeszcze tkwią w ziemi. Przypuszczam, że te monumenty były filarami podtrzymującymi dach jakiejś budowli, pewnie świątyni. Kiedyś, jeszcze w szkolnych czasach, miałem kolegę, który bardzo interesował się historią. Piotrek dużo czytał. W ogóle mądry gość, do tego był całkiem w porzu. Pamiętam, jak raz opowiadał mi, że na naszych terenach rezydowali kiedyś Goci. Już nie pamiętam, Ostrogoci czy też Wizygoci, jacyś tam kurwa Goci. Tu? W Polsce? Spytała Iza, nie kryjąc zdziwienia. Tak, konkretnie w zachodniej części kraju. Gdzie jest teraz ten twój kolega? Słyszałem, że źle skończył. To znaczy? Wykształcił się i został nauczycielem historii. Teraz podobno klepie biedę na jakimś zadupiu. A szkoda, mógł wejść ze mną w interes, gdy mu to proponowałem jeszcze w dawnych, normalnych czasach. Może z nim porozmawiasz na ten temat? Nie widziałem go ze 30 lat, ale mogę spróbować napisać do niego na fejsie. Może jutro. Co teraz z tym zrobimy? Spytała Iza, wskazując na kamienne bloki. Jedno wiedziała już na pewno. Oczka nie będzie. Jeszcze nie wiem. Myślę, że na razie nie powinniśmy się tym chwalić. A robotnicy? Zapłaciłem im podwójnie i poprosiłem, aby nikomu o tym nie mówili. Będą milczeć, licząc na to, że jeszcze kiedyś ich zatrudnię. Wiesz, jak teraz ciężko o pracę. Nie sądzisz, że powinniśmy jednak kogoś o tym powiadomić? Norbert pokręcił głową. Pomyśl, wyobrażasz sobie hordę archeologów koczujących w naszym ogrodzie? Zero prywatności, bałagan, a wszystko to z zachowaniem zasad pieprzonego reżimu sanitarnego. Chciałabyś, aby nasze dziecko dorastało w takim domu? Teraz Iza pokręciła głową. To za dużo jak na mnie, stwierdziła. Muszę się położyć, twój syn strasznie mnie dziś wymęczył. Mówiąc to, wskazała na wypukłość pod letnią sukienką. Chyba chce się już wydostać. Spokojnie, chłopie, jeszcze 2 miesiące, krzyknął Norbert, a zwracając się do żony powiedział: idź spać, moja droga, zaraz do ciebie przyjdę. Jak codzień rano, Norbert wjechał autem na parking Norpolu, firmy, której był właścicielem. Wszystko, co znajdowało się na zlokalizowanie zaledwie kilkaset metrów od przejścia granicznego o 30-orowej działce, zostało stworzone przez niego od zera. Zaczął przed laty od niewielkiej stacji benzynowej, składającej się z blaszanej wiaty i mocno wyeksploatowanych dystrybutorów. Przez długi czas Norbert wraz ze swoimi pracownikami stał przy nalewaku osobiście tankując paliwo do aut klientów, których większość stanowili przyjeżdżający na zakupy do Polski Niemcy. Potem, gdy interes się rozkręcił, zamienił wiatę na porządny murowany budynek, a następnie dobudował automyjnię i warsztat samochodowy.
Najbardziej był jednak dumny z hipermarketu, którego szara bryła od kilku lat górowała nad całym kompleksem. Wielkopowierzchniowy sklep był zwieńczeniem jego ciężkiej pracy. Zamontowany na dachu wielki neon z logo firmy kłuł boleśnie konkurencję w oczy. Zwłaszcza wszystkich tych, którzy nie wierzyli w to, że ktoś taki jak pochodzący z nizin społecznych Norbert odniesie w życiu sukces, stając się szanowanym lokalnym przedsiębiorcą. Zaraz po wejściu do biura na zapleczu stacji Norbert zaparzył kawę i zasiadł w obitym skórą fotelu, kładąc nogi na blacie biurka. Uwielbiał te pierwsze minuty o poranku, gdy mógł jeszcze przez chwilę odprężyć się, zanim zostanie zasypany dziesiątkami zaległych spraw i nierozwiązanych problemów. Był Bogiem, panem stworzonego przez siebie niewielkiego świata, którym sterował ze swojego małego centrum dowodzenia. Przełykając małymi łyczkami aromatyczny, gorący napar, przejrzał na szybkim podglądzie zapis monitoringu z nocnej zmiany. Robił tak każdego ranka, wiedząc, że pracownicy stacji pod jego nieobecność zachowywali się czasem niezbyt profesjonalnie. Zdarzało się, że musiał ukarać któregoś z nich zapaleniem papierosów przed dystrybutorami lub spanie na lacie. Nie wspominając już o tak nagannym zachowaniu jak spożywanie alkoholu w pracy. Nie mógł pozwolić sobie na to, aby jakiś nieodpowiedzialny sprzedawca psuł wizerunek jego firmy. Na pewno nie w tak ciężkich czasach, jakie nastały dla przygranicznego handlu. Rozległo się pukanie. Wlazł! Krzyknął Norbert. Do biura przez uchylone drzwi wślizgnął się Ryszard, pracownik obsługujący strefę tankowania. Dzień dobry, szefie. Przepraszam, że dopiero teraz, ale miałem trochę roboty. Nie ma problemu, Rysiek. Praca jest najważniejsza. Wezwałem cię, abyś opowiedział mi o porannym incydencie. Monika nie mówiła? Owszem, rozmawiałem z nią i z kierowniczką zmiany. Widziałem też wszystko na nagraniu. Chciałbym jednak usłyszeć twoją wersję zdarzeń. Co tu dużo mówić, szefie? Gdy klient przechodził przez drzwi, nagle zaczął wyć alarm. Potem okazało się, że facet nie miał aktualnego certyfikatu zdrowia. No, nie miał w sobie tych grafenów, czy jak to się nazywa. Zgodnie z wytycznymi poprosiłem go, aby wyszedł i zaproponowałem zapłatę za paliwo przy dystrybutorze. On jednak uparł się wejść do środka. Darł mordę w drzwiach, że nie mam prawa mu tego zabronić, że jestem tylko cieciem. No dobrze, trochę go poszarpałem, zanim dziewczyny wezwały ochronę, ale on pierwszy użył siły. Nie miałem wyjścia, mamy przecież politykę zero tolerancji. To nie moja wina, że ludziom teraz tak odbija. Zamilkł, czekając na to, co odpowie jego szef. Ten poprawił się na krześle, oparł łokciami o blat biurka i splatając palce dłoni w koszyczek powiedział: dobrze się zachowałeś, Rychu. Postąpiłeś zgodnie z procedurami. Nie mogłeś wiedzieć, kim tak naprawdę jest klient. Często słyszy się o prowokacjach służb sanitarnych. Gdybyś mu uległ i wpuścił do środka, a potem okazałoby się, że jest podstawiony, nie byłoby tłumaczenia. Nie możemy teraz pozwolić sobie na kwarantannę. Za niecały tydzień ponownie otwierają granice z Niemcami. Helmuty ruszą całymi rodzinami na zakupy. Znów będą robić zapasy fajek i jedzenia przed kolejnym lockdownem. Musimy być czujni. Nie możemy dać się zamknąć z byle powodu. Nie po tylu miesiącach chujni, jaka była w handlu. Szefie, jest jeszcze jedna sprawa. Tylko mi nie zaczynaj znów o podwyżce. Wiem, co chcesz powiedzieć. Kredyt, hipoteka, dzieci do szkoły. Ja też mam kredyty i też ledwo wiążę koniec z końcem. Wszyscy mamy przejebane przez tą inflację. Ale szefie, przecież znamy się nie od dziś. Czy źle pracuję? Próbował urabiać go Ryszard. Dobra, westchnął Norbert. Pomyślę, może coś wykręcę. Ale nic nie obiecuję. Jasne? Jasne, szefie. Dziękuję. Jeszcze nie masz za co. Wracaj do roboty. Wiem, że z pana porządny człowiek. Dobra, nie podlizuj się. Zobaczę, co się da zrobić. A teraz spierdalaj na plac.
powiedział Norbert, wkurzony na to, że ktoś zepsuł mu taki piękny poranek. Gdy tylko został sam, znów rozparł się na fotelu, delektując się ciszą, jaka zapadła w biurze, i smakiem kawy. Niestety nie trwało to zbyt długo, gdyż chwilę po wyjściu Ryszarda zawibrował leżący na biurku telefon. Tak, kochanie, rzucił do słuchawki, widząc, że dzwoni jego żona. I co, skontaktowałeś się z tym swoim kumplem? Nie, nie miałem czasu. Potem, bo ja coś znalazłam. Wpisałem w wyszukiwarkę kamienne kręgi, filary, wyobrażenia zwierząt i wyszło mi kilka ciekawych rzeczy, ale jedno wykopalisko szczególnie zwróciło moją uwagę. Tak? A co takiego? Göbekli Tepe. Nie słyszałem o czymś takim, bo to stosunkowo mało znane odkrycie archeologiczne. Jest dość niewygodne dla nauki. Pewnie dlatego, że dowodzi, iż na tysiące lat przed Egiptem i Sumerem istniały na Ziemi dość zaawansowane cywilizacje. Wiesz, trzeba by od nowa pisać podręczniki. Wyślę ci link. Gdzie to jest? W Turcji, a dokładnie w Anatolii. Daleko od nas. Dobrze, skontaktuję się potem z Piotrem i spróbuję go trochę podpytać. Skoro jest historykiem, to wyciśnij z niego jak najwięcej. Póki nie wiemy, z czym mamy do czynienia, nie możemy podjąć żadnej decyzji co do tego znaleziska. Wiesz, nie mogę tak od razu z grubej rury. Nie mieliśmy kontaktu od lat, aż tu nagle dzwoni szkolny kolega i mówi: gadaj, co wiesz o Gebeli coś tam. No tak, masz rację. Ja po prostu nie mogłam spać w nocy i może dlatego tak naciskam. Rany, czy to cholerstwo musiało znaleźć się akurat na naszej ziemi? Nie przejmuj się. Dopóki nikt nie wie, wszystko jest w porządku. Dawno niewidziany kolega odpisał Norbertowi niemal natychmiast na wysłaną przez niego wiadomość tekstową. Po krótkiej wymianie zdań starzy kumple połączyli się za pomocą komunikatora internetowego i dalej rozmawiali już patrząc sobie w oczy. Piotr był rozwodnikiem, mieszkał i pracował w małym miasteczku na Opolszczyźnie. Wyglądał na zmęczonego życiem. Grube szkła w okularach i worki pod oczami jeszcze dodawały mu tylko lat. W przeciwieństwie do niego dbający o formę Norbert, pomimo skończonych 46 lat, wyglądał wręcz rewelacyjnie. Po Piotrze widać było, że nie jest okazem zdrowia. Tak jak przypuszczał Norbert, materialnie też nie powodziło mu się najlepiej. Cóż, nie każdy miał głowę do interesów. Rozmawiali ze sobą przez kilka minut, wspominając dawne czasy. Wreszcie Norbert przeszedł do sedna i spytał kolegę, co wie na temat Göbekli Tepe. Dlaczego to ciebie interesuje? Właściwie to nie mnie. Moja żona jara się archeologią, skłamał. Aha, rozumiem. Widzisz, dla nauki akademickiej to znalezisko zawsze było trochę nie po drodze. Ostatnio to już w ogóle jest jakieś embargo informacyjne w tym temacie. Ja sam wiem dość sporo, gdyż mam kolegę, który interesuje się zakazaną archeologią. Zdaniem wielu, Heniek to typowy szur snujący teorie spiskowe. Trzeba jednak przyznać, że jest bardzo oczytanym człowiekiem, a poza tym świetnym partnerem do gry w szachy. Niestety obecnie przebywa w ośrodku reedukacyjnym, więc sobie z nim nie pogadamy. Słuchaj, akurat teraz jestem zajęty, mam za chwilę lekcję, ale jeśli chcesz, to możemy się zdzwonić wieczorem. Spoko, to jesteśmy umówieni. Nara. Nara. Norbert rozłączył się, po czym wrócił do przeglądania podesłanych przez Izę stron internetowych. Musiał przyznać, że było pewne podobieństwo monumentów z Anatolii i kamiennych bloków odkrytych na jego posesji. Te na zdjęciach również ozdobione były reliefami, które zachowały się, jednak w dużo lepszym stanie. Bez problemu można na nich było rozpoznać podobizny zwierząt i ludzkich postaci. Uwagę Norberta zwróciła płaskorzeźba przedstawiająca psowatego, łudząco podobna do tej na oczyszczonym przez niego filarze. Zadziwiający był kształt bloków z Anatolii, które wyglądały jak gigantyczna litera T,
podczas gdy te odkopane przez Ukraińców były typowymi prostopadłościanami. Pomimo tej różnicy, już po pobieżnych oględzinach śmiało można było założyć, że obie budowle zostały stworzone przez tę samą cywilizację. Lub też kogoś, kto kultywował tradycje pradawnych budowniczych Göbekli Tepe. Tylko w jakim celu? Kiedy? I dlaczego, kurwa, na moim podwórku? Pytał w myślach sam siebie Norbert. Nagła nawałnica w samym środku pogodnego dnia zaskoczyła poruszających się szosą kierowców. Prowadzone przez Izę auto wlokło się 30 na godzinę, brnąc przez kaskady spadającej z nieba wody. Ona sama wytężała wzrok, starając się przeniknąć rozmazaną szarość przed maską samochodu. Pracujące na najwyższych obrotach wycieraczki niewiele jej w tym pomagały. Mogłem wrócić taryfą, niepotrzebnie ryzykowałaś przyjeżdżając w taką pogodę, powiedział siedzący na miejscu pasażera Norbert. Daj spokój, i tak musiałem wyskoczyć do apteki. Kurwa, zaklął nagle Norbert. Wytłumacz mi to. Płacę firmie leasingowej tyle kasy, a oni mi mówią, że auto zastępcze dostarczą dopiero pojutrze. W ogóle jak to możliwe, aby nowy wóz zepsuł się 3 razy w ciągu roku? O nie, kurwa. Nikt już więcej mnie nie namówi na elektryka. Mam stację benzynową i dałem sobie wcisnąć auto elektryczne jak jakiś leszcz, bo to niby prestiż. Kurwa. Iza wzruszyła ramionami. Wiesz jak jest. W każdej dziedzinie gospodarki są teraz problemy. Dostawy się opóźniają. Przecież sam wiesz, jak często masz problemy z zamówieniem podstawowych produktów do sklepu. A cóż dopiero mówić o motoryzacji czy elektronice, zwłaszcza teraz, po wysadzeniu w powietrze kanału Suezkiego. To jest nienormalne, przerwał jej Norbert. Cofamy się w rozwoju jako cywilizacja. Władze zapewniają, że to sytuacja przejściowa. Od kilku lat tak pierdolą. Uważaj, czerwone! Iza zatrzymała auto tuż przed zwężeniem remontowanej drogi. Boże, westchnęła. Czy oni kiedyś skończą tutaj ryć? Wydaje mi się, że odpuścili sobie. Już na wieki będzie tu ruch wahadłowy. W tym kraju jedno się nie zmieniło. Prowizorka ma się zawsze dobrze. Iza pokiwała głową, wykrzywiając jednocześnie usta w grymasie gorzkiego uśmiechu. Tymczasem uwagę Norberta przykuł stojący na poboczu, wyglądający na bezdomnego, przemoknięty człowiek. Ubrany w połatany, przeciwdeszczowy płaszcz, którego kaptur zakrywał większą część twarzy, trzymał w ręku zrobiony z kawałka dykty transparent. Oni wrócili, głosił rozmazany na brudnej planszy napis. Norbert przeglądał się przez chwilę upiornej postaci, by w końcu powiedzieć: Jezu, to przecież on! Słyszałem, że mu odbiło, ale aż tak? On czyli kto? Spytała Iza. Arek, no wiesz który, ten co miał agencję towarzyską na Ogrodowej. Wiem już, Iza pokiwała głową. Ten co splejtował, a potem siedział za narkotyki. Wrobili go. Wszyscy tak mówią. Nie, ja nie mogę go tak zostawić. Kiedyś byliśmy kumplami. Nawet zrobiliśmy razem jakiś biznes. Oszczędź mi szczegółów, jeśli możesz. Chyba nie chcę wiedzieć, jakie interesy robiłeś w przeszłości z burdel tatą i dealerem. Norbert, uchyliwszy okno, krzyknął do mężczyzny. Hej, Arek! Zakapturzony zbliżył się do auta i pochylił, aby przyjrzeć wołającemu go po imieniu nieznajomemu. Woda spływała strumieniami po jego płaszczu, lecz on zdawał się być nieczuły na otaczającą go nieprzyjemną aurę. Stojąc po kostki w błocie, patrzył obojętnym wzrokiem na widniejącą w wąskiej szczelinie twarz. Nagle jego oczy pojaśniały. Norbert! Powiedział zachrypłym głosem. 100 lat cię nie widziałem! Świetnie wyglądasz! Za to ty nieciekawie. Chyba nie powodzi ci się ostatnio najlepiej, co? Cóż, każdy orze jak może. Nie narzekam. Może potrzebujesz kasy na jedzenie. Mogę cię poratować. Nie, dziękuję. Mam wszystko, czego mi trzeba. Pan dba o to, abym nie umarł z głodu i miał siłę głosić prawdę. Od czasu, gdy przemówił do mnie w więziennej izolatce, jestem z nim w ciągłym kontakcie.
Norbert westchnął ciężko. Boże, co się z tobą stało, człowieku? Pomyślał. Oni wrócili, Norbert. Oznajmił spokojnym głosem człowiek w kapturze. Kto, chłopie? Archonci! Ich statek już tu zmierza. Pewno widziałeś w telewizji. Masz na myśli Oumuamua 2? Przecież naukowcy mówią, że to obiekt naturalny. Owszem, ma dziwny, podłużny kształt, ale to tylko asteroida. Podobnie jak ten sprzed kilku lat. Tamten był statkiem zwiadowczym. Ten jest kilkanaście razy większy i leci w kierunku Ziemi. Po nasze dusze. Nieprawda. O ile wiem, to ma nas minąć w bezpiecznej odległości. Wkrótce zmieni kurs i zaparkuje na orbicie, a potem z jego wnętrza wylecą żniwiarki i zejdą na powierzchnię planety, aby wysysać z ludzi lunsz. Archonci wyhodowali nas w tym właśnie celu. Zasiali i pozwolili wzrastać przez tysiąclecia, a teraz przyszedł czas na plony. Przy pomocy technologii i ziemskich kolaborantów namierzą każdego, kto dał się oznaczyć. Jeśli nie przyjąłeś znamienia bestii, masz jeszcze szansę uratować swą nieśmiertelną duszę. Wyrecytował jednym tchem, niczym natchniony prorok. Znamie bestii? Chodzi ci o chipowanie, prawda? Słyszałem te satanistyczno-medyczne teorie spiskowe. Przecież to niedorzeczne. Opamiętaj się, chłopie, wróć do społeczeństwa. Zielone, powiedziała Isa. Jedziemy. Auto ruszyło, tocząc się powoli po nierównej nawierzchni. Na razie, stary, mam nadzieję, że ci się ułoży w życiu, powiedział Norbert, zamykając okno. Oni nas zdradzili, Norbert! To wojna z ludzkością! Usłyszał w odpowiedzi. Będę się za ciebie modlił! Krzyknął jeszcze zakapturzony za oddalającym się autem. Jezu, w samą porę. Już nie wiedziałem, jak z tym człowiekiem gadać, rzekł do żony Norbert, gdy zdążyli odjechać kilkanaście metrów. Chociaż go nie znam, współczuję mu, powiedziała Isa. Biedny, zagubiony człowiek. Musiał chyba wziąć jakiś niesprawdzony towar, że tak mu odjebało, skwitował Norbert. Twarz Piotra zdawała się być jeszcze bardziej zmęczona i poorana brozdami niż podczas porannej rozmowy. Norbert przypuszczał, że jest to spowodowane wysoką rozdzielczością matrycy wiszącego w salonie telewizora. Raczej nie brał pod uwagę takiej możliwości, aby jego kolega mógł postarzeć się o całe lata przez ostatnie godziny. Rozmawiali już kilka minut na temat Göbekli Tepe, gdy Iza zadała nurtujące ją od dłuższego czasu pytanie. Więc twierdzisz, Piotr, że nie była to świątynia jakiegoś prehistorycznego ludu sprzed 12 tysięcy lat? A więc co? Nie ja tak twierdzę, tylko Heniek, mój przyjaciel. Oj, szkoda, że go tu nie ma. Jest prawdziwą kopalnią informacji na temat tego stanowiska archeologicznego. Według oficjalnej nauki, gdy prehistoryczne cywilizacje zadawały sobie trud zbudowania czegoś tak zaawansowanego, musiało to mieć charakter sakralny lub obronny. Henryk uważa takie podejście za przejaw ignorancji uczonych, którzy po prostu nie doceniają naszych przodków. Ja też się z takim podejściem świata nauki nie do końca zgadzam, zwłaszcza, że znam opracowania stworzone przez niezależnych badaczy. Niestety większość z nich to bajkopisarze na miarę Tolkiena, którzy puszczają czasem woce fantazji, a to nieco umniejsza rangę ich odkryć. Zawsze jednak warto poznać inny niż oficjalny punkt widzenia. Więc co to do cholery było? Zniecierpliwił się Norbert. Henryk twierdzi, że był to rodzaj uniwersytetu, biblioteki, a jednocześnie pomnika. Pomnika? A cóż to niby miałoby upamiętniać? Cykliczny kataklizm, jaki pustoszy naszą planetę. Ma to związek z precesją, przebiegunowaniem i jeszcze czymś tam. Podobizny zwierząt i ludzi na filarach miały symbolizować konstelacje. Tak jakby chciano zapisać w kamieniu pewien powtarzający się układ gwiazd, który towarzyszy wielkim zmianom na Ziemi. Chcesz powiedzieć, że można przewidzieć na podstawie tego zapisu datę końca świata? Nie dowierzał Norbert. Heniek twierdzi, że tak.
Mało tego, uważa, że przedstawiony w Göbekli Tepe układ bardzo przypomina to, co mamy obecnie na nieboskłonie. Być może powinniśmy zacząć się bać, zwłaszcza, że z tego co wiem, biegun północny ostatnio bardzo szybko się przemieszcza. Ha, ha, ha. Norbert odniósł wrażenie, że śmiech jego kolegi nie był szczery, a raczej wymuszony. Jakby chciał histerycznym rechotem zdystansować się do teorii, które sam przedstawił. A ty co o tym myślisz, Piotr? Ale tak szczerze, spytała Isa. Wiecie, odparł po namyśle, to nie jest tak, że nie ma tu pewnej logiki. Wręcz przeciwnie, ostatnio coraz częściej przyłapuje się na myśleniu, że ludzkość cechuje pewnego rodzaju cykliczność. Wzrost, rozwój, upadek i tak w kółko. Cywilizacja dochodzi do szczytu swoich możliwości technicznych i duchowych, następnie popada w pychę, samouwielbienie. Towarzyszy temu upadek moralny i dekadencja. Potem ludzie chcą dorównać Bogu, a nawet wyręczyć Go w dziele stworzenia i wtedy mądra natura robi reset. Nadchodzi biblijny Armagedon, skandynawski Ragnarok, czy jak tam jeszcze zwał. Zagładę przeżywa mała grupka ludzi, która potem stanowi forpocztę odradzającej się na nowych zasadach cywilizacji. Te funkcjonujące w różnych kulturach opowieści o zatopionym lądzie. Jeszcze jedno, powiedz mi, czy coś podobnego znaleziono poza Anatolią, na przykład w Polsce? Przerwał mu Norbert. O ile wiem, to nie. A że w Polsce? Ha, stary, przecież wtedy był tu jeszcze lodowiec, a już na pewno w północnej części kraju. Nie było tu nikogo, kto byłby zdolny do wzniesienia czegoś takiego, ani też warunków ku temu. Mam dość otwarty umysł, ale bez przesady. Twierdzenie, że budowla o podobnej skali mogła powstać na naszych terenach 12 tysięcy lat temu, czy nawet 8, jest dla mnie naukową herezją. Herezja? Stary, przecież to słowo ostatnio zdewaluowało się jak żadne inne. Włącz sobie telewizor. Dziś dawne herezje stały się jedynymi słusznymi prawdami. Nie mam telewizora. Szczęściarz, stwierdziła Isa. Siedzieli naprzeciwko siebie przy ustawionym na środku jadalni dębowym stole, jedząc w milczeniu wieczorny posiłek. W pomieszczeniu unosiła się woń świeżo ściętych kwiatów. W tle pobrzmiewała 9. symfonia Beethovena. Nastrój towarzyszący kolacji był dziełem Izy, która przywiązywała wielką wagę do scenerii, w jakiej spożywali przyrządzone przez nią dania. Pomimo iż nie przepadała za muzyką klasyczną, uważała, że nadaje ona tak prozaicznej czynności, jaką była konsumpcja, nadzwyczajnej rangi. Było w tym coś odświętnego, zarezerwowanego tylko dla wyższych sfer, a przecież ona i jej mąż byli częścią czegoś w rodzaju nowej arystokracji. Norbert pochłaniał łapczywie zawartość swojego talerza, popijając kęsy rybiego mięsa białym winem. Wypił już ponad pół butelki i wyglądało na to, że nie ma zamiaru na tym poprzestać. Smakuje ci ryba? Spytała Isa. Oczywiście, jak zawsze. Palce lizać. No to bardzo się cieszę. Zadałam sobie wiele trudu, aby dostać świeże pstrągi. Efekt jest imponujący i wart twoich starań, rzekł Norbert, starając się nadać swoim słowom przesadnie uroczysty ton. Dobrze, już dobrze, powiedziała Isa, uśmiechając się. Ważne, że ci smakuje. Zawsze sprawiało jej przyjemność, gdy mąż doceniał ją jako gospodynię i panią domu. Nawet gdy robił to w nieco ironiczny i przerysowany sposób. Zdawała sobie sprawę z tego, że tacy mężczyźni jak on nie znoszą okazywać w sposób inny niż na wpół serio swoich prawdziwych uczuć. Byłoby to oznaką słabości. Po zakończonym posiłku Norbert wytarł dłonie w serwetkę i dolał sobie wina. Ty się nie napijesz? Spytał. Wiesz, że nie mogę. Nie w obecnym stanie. Przez grzeczność pytałem. Może włączę telewizję, co? Skoro musisz mnie zdołować. Chcę zobaczyć wiadomości. Norbert wykonał ręką gest, którym włączył wiszący na ścianie odbiornik.
Na ekranie pojawił się ubrany w ciemny garnitur prezenter oznajmiający grobowym głosem: na specjalnym posiedzeniu w godzinach nocnych zarząd komisaryczny masy upadłościowej Republic of Poland Corporation. Nie, błagam, tylko nie polityka, nie dziś! Krzyknęła Isa. Nie po rewelacjach, jakie dziś usłyszałam. Dobrze, dobrze, już przełączam. Tym razem ekran wypełniła animacja przedstawiająca podłużny obiekt poruszający się w kosmicznej scenerii. Naukowcy twierdzą, mówił niewidoczny narrator, iż tajemniczy obiekt nie zagraża naszej planecie. Według wyliczeń jezuickich uczonych, Oumuamua 2, który tak nieoczekiwanie zmienił kurs i prędkość, przetnie orbitę Ziemi w bezpiecznej odległości. Dr Shankar, znany astrofizyk z New Delhi, uważa, że dziwne zachowanie asteroidy na pewno da się wytłumaczyć w sposób naukowy. Uczony zapewnia, iż nie należy wierzyć w opowieści o nadlatujących siłach inwazyjnych Marsjan, tak chętnie rozpowszechniane przez płaskoziemców i antyszczepionkowców. Myślisz, że to możliwe? Nieoczekiwanie spytała Isa. Co? No, że zbliża się koniec, ten cały Ragnarok. To bzdury. Słyszałaś, co mówią w telewizji? A jeśli ukrywają przed nami prawdę? Może sami zabezpieczyli się jakoś, dogadali z kosmitami, a nas wystawili na odstrzał. Kto taki? Nie wiem. Elity, rządy. Cały czas mam przed oczami tego twojego kolegę stojącego przy drodze. To wariat. Nie potrzebuję takich kolegów. Ale widziałeś wiadomości. Ten obiekt rzeczywiście zachowuje się dość dziwnie i mam wrażenie, że naukowcy do spółki z mediami coś kręcą. Nie mówię, że to jacyś obcy, ale nie będzie żadnego końca świata, powiedział stanowczym głosem Norbert. Walnął pięścią w stół, wprawiając w drżenie stojącą na nim zastawę. Iza podskoczyła na krześle, zaskoczona gwałtownym zachowaniem męża. Nie po to harowałem całe życie, budując od podstaw firmę i ten dom, aby jakiś kamień z kosmosu miał to wszystko rozpierdolić. Albo kosmici do spółki z bitycznymi grupami, które trzymają władzę. Wykrzyczał. Zerwał się nagle z krzesła, strącając ze stołu talerz, z którego jeszcze przed chwilą jadł. Wyraz jego twarzy zaniepokoił Isę. Zaciśnięte szczęki, obłąkany wzrok wbity w przestrzeń gdzieś za jej plecami, wszystko to nie wróżyło miłego zakończenia wieczoru. Wszystko w porządku? Spytała. Tak. Odparł chłodno, patrząc wciąż w bliżej nieokreślony punkt na przeciwległej ścianie. Muszę iść. Mam coś do zrobienia. Połóż się do łóżka. Nie czekaj na mnie. Mogę dziś późno wrócić. Powiedział spokojnym już, lecz stanowczym głosem, po czym wyszedł. Przez kilka następnych minut Iza siedziała przy stole, próbując uspokoić skołatane nerwy. Nigdy nie oszukiwała się co do tego, że jej związek z Norbertem był czymś innym niż małżeństwem z rozsądku. Prawda była taka, że jej partner miał już swoje lata i potrzebował kogoś, kto urodzi mu dziedzica, natomiast ona po prostu lubiła żyć na dobrym poziomie. Była to typowa transakcja wiązana, w której nie było przegranych. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że pod pewnymi względami byli udanym małżeństwem. Jednak w takich momentach, gdy Norbert zachowywał się jak furiat, bała się go. Paradoksalnie, jeśli za coś podziwiała swojego męża, to właśnie za to, że czasem budził się w nim wojownik, prawdziwy samiec. Na co dzień chłodny i opanowany, wpadał w szał w sytuacjach, w których nie potrafił zrozumieć otaczającej go rzeczywistości. Czuł się zagrożony, gdy świat nie funkcjonował według jasnych, sprawdzonych reguł. Dostawał wtedy czegoś w rodzaju wewnętrznego kopa, popychającego go do działania za wszelką cenę. Tak było i tym razem. Alkohol tylko potęgował ten stan umysłu. Iza, otarłszy spływającą po policzku łzę, zaczęła zbierać naczynia ze stołu. Gdy układała je w zmywarce, wyjrzała przez okno. W bladym świetle ogrodowych lamp zobaczyła Norberta ratującego świat. Energicznymi machnięciami trzymanej w rękach łopaty pracowicie zsypywał ziemię w głąb wykopu. Parsknęła śmiechem. Biedny głupcze, powiedziała na głos, wciąż śmiejąc się. Tak nie powstrzymasz końca świata.
Włączyła zmywarkę i oparta o kuchenny blat zastygła na chwilę, przeglądając się pracującemu w amoku mężowi. Jednego mogła być pewna. Gdy przydarzy się temu światu coś strasznego, dobrze jest mieć u swojego boku kogoś takiego jak Norbert. Człowieka czynu, który zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ją chronić. Nikomu o tym nie mówiła, lecz od jakiegoś czasu miała dziwne przeczucie, że coś niedobrego zawisło nad ludzkością. Jakby gdzieś głęboko w jej podświadomości paliła się czerwona lampka, ostrzegająca przed sądnym dniem. Odkąd zaszła w ciążę, uczucie to narastało każdego dnia. Toczyło niczym rak jej duszy. Wracało regularnie zawsze, gdy najmniej się tego spodziewała, wdzierając się brutalnie w jej strefę psychicznego komfortu. Coś nieokreślonego i nienazwanego napastowało jej umysł atakami nieuzasadnionego niczym lęku i następującej po nim melancholii, burząc poczucie bezpieczeństwa. W końcu zaczęła sobie tłumaczyć, że musi po prostu zaakceptować swoją niemoc wobec przeznaczenia, pogodzić się z tym, co nieuchronne i żyć dalej, jak gdyby nigdy nic. Tak, jedyne, co mogła teraz zrobić, to stwarzać pozory normalnego życia. Być dobrą żoną, gospodynią, matką. Funkcjonować jak dotąd, czekając na Ragnarok. Ha! Proszę Państwa, jak ktoś mi powie, że się źle bawił na tym opowiadaniu, ja pomijam wszystkie inne względy, ale ilość teorii spiskowych, teorii dotyczących różnych niesamowitości, dziwnej historii traktowanej jako dzieje i tak dalej, no ja się bawiłem świetnie, a ty, Wiktorze? To znaczy, wiesz, ja lubię brawurowość, że tak powiem, umysłową ludzi piszących. Jak się bawimy, to się bawimy na całego, że tak powiem. I wtedy nie ma ograniczeń, nie ma tabu, nie ma żadnych tam, ale jak już na całego, to na całość idziemy. No i tutaj Kraszewski, że tak powiem, podtrzymuje tą magię imion bardzo nieźle, bardzo nieźle. Tak, poza tym, co chciałem powiedzieć, oczywiście w tym wszystkim, którzy czekają, że będziemy krytykować, to za chwileczkę, najpierw jednak oddajmy autorowi to, co ważne. Mnie przede wszystkim, co mnie ujęło w tym opowiadaniu, to to, że to jest owszem do pewnego stopnia fantastyka, nawet ocierająca się o naukowość, ale jest to tak w tej warstwie fabularnej połączone moim zdaniem całkiem sprawnie z opowieścią, no powiedzmy, obyczajową. No bo mamy taką naszą codzienność, mamy biznesmena, jego młodą żonę, no, tam oczko wodne i tak dalej. To jest. Mamy media szalejące, podające różne informacje. No to jest nasza rzeczywistość. Tak jak często to powtarzam już teraz w każdej audycji, żebyście się Państwo rozejrzeli, no to się rozejrzyjcie. No przecież nieustannie jesteśmy atakowani mniej lub bardziej idiotycznymi albo prawdziwymi informacjami. Wszystkie są clickbaitowe, czyli trzeba koniecznie kliknąć, żeby się dowiedzieć. Naprawdę wzruszyłem się dzisiaj, no z państwa punktu widzenia to wczoraj, no bo Państwo słuchacie tego w piątek, ja to widziałem w czwartek, przeczytałem tytuł, że to już pewne, Messi odda złotą piłkę. No więc wszyscy w to klikali, bo wcześniej były wiadomości, że pewno ją odda Lewandowskiemu. No, oczywiście w artykule jest mowa o czymś zupełnie innym, że Messi owszem odda tę złotą piłkę, ale do muzeum i tam, w którym to muzeum znajdują się jego pozostałe, wcześniej zdobyte złote piłki. Więc ten mechanizm klikajcie jest w tej chwili powszechny i troszeczkę, no może nie wprost, ale autor też to oddał. Te wiadomości, które napływają, a to na temat tego muła. Poza tym autor tu świetnie stosuje takie, powiedziałbym, chciałbym to powiedzieć w kontekście pozytywnym, chociaż przez chwilę zabrzmi negatywnie. Otóż takie zgrane
niby wątki, jak chociażby ten człowiek, który podchodzi na przejściu, ten taki z tym, że mówi o tym końcu świata i w ogóle i tak. Przecież to są wątki znane z prozy Kinga i nie tylko z prozy Kinga, ale to w niczym nie przeszkadza. Po prostu autor, moim zdaniem świadomie, rozgrywa pewne wątki, które są, tak jak powiedziałem, zgrane, ale to nie ma brzmieć pejoratywnie i wykorzystuje je w tej swojej prozie, między innymi po to, żebyśmy się w niej czuli dosyć komfortowo. To znaczy, to jest tak, że my rzeczywiście podążamy za tą historią i nie czujemy się zagubieni. Tu jest prosta historia, coś się zacieśnia. Poza tym autor dobrze sprawdzał fakty, przynajmniej nie złapałem go na jakimś ewidentnym przekłamaniu i ja jestem naprawdę bardzo zadowolony i z tej historii, bo ona, zobaczcie Państwo, ile ona wątków wyczerpuje. I mamy tych zwiadowców kosmicznych w postaci Oumuamua, mamy inne wątki związane z pradawnymi budowlami, tymi, które są w tej chwili Göbekli Tepe, o którym w swoim czasie mówiliśmy przecież w debatach ufologicznych. Nagle się pojawiają tutaj, nad Wisłą prawie, no właściwie bardziej nad Odrą, ale no okej, w każdym razie się pojawiają tu na naszych terenach. Jest ten wątek żniwiarzy, którzy kiedyś tu zasiali, dzisiaj będą zbierać. Jest wątek piętna szatana, znaczy nawet nie szatana, ale tych naznaczonych i nienaznaczonych. Naprawdę. Miałem poczucie takiej lekkości, z którą autor pisał, tworzył tę historię, tkał. Świadomie używam słowa tkał tę historię, bo to wszystko niby wiemy, niby już kiedyś gdzieś to czytaliśmy, ale moim zdaniem autor stworzył jakąś tam nową opowieść ze starych wątków, i zarówno fabularnych, jak i takich faktów, no faktów jak faktów, ale informacji, które krążą w sieci. Moim zdaniem to jest fajna umiejętność. To na razie tyle, oddam głos Wiktorowi, a za chwilę zaczniemy się czepiać. To znaczy, ja bym tu jeszcze dodał właśnie to samo, co ty mówiłeś, że to jest dobry kierunek dla Krasowskiego, po prostu wędrowania w tą tak zwaną obyczajowość, w której fantastyka, niesamowitość albo jakaś groteska i tak dalej jest jakby w tle. Jest troszeczkę za plecami tych bohaterów, ale to właśnie to jest bardzo dobre wrażenie, bardzo zresztą dobre narzędzie. Ja ci przypomnę, Marek, że w czasach tego złotego wieku amerykańskiej literatury science fiction, poza tymi kosmicznymi, że tak powiem, opowiadaniami, chociaż nawet one bardzo często tkwiły bardzo dobrze w sprawie jeszcze feudalnej Ameryce, że to, jeśli ona miała taki okres w ogóle, tak zawodowo, oni sprzedawali wszystko właśnie. Mnóstwo powieści zostało napisanych i opowiadań, w których właściwie była ta Ameryka z tamtego czasu. Urzędnicy, dziennikarze po prostu, sportowcy i tak dalej. To tacy jak to było, a reszta, poza tym były jakieś patenty na niezwykłość i tak dalej, ale zawsze w oparciu o tą rzeczywistość. To Lender to bardzo dobrze wychodziło i zresztą tu w tym wypadku tego opowiadania również tutaj w naszej rzeczywistości bardzo fajnie się opiera. To można tylko prosić o kontynuację tego procederu. No tak, Wiktorze. Natomiast powiem ci, że chyba poszła fama, że trochę mocniej zaczęliśmy analizować teksty pod kątem językowo, no takim
odbioru tego, w jaki sposób opowiadanie jest napisane, bo chociaż bardzo się starałem, to takich ewidentnych kiksów językowych, takich jakichś takich przegięć, takich niezgrabności. No nie tylko językowych, tutaj też było dużo niezgrabności takich interpunkcyjnych w tym tekście. Tak, właśnie niezgrabności językowych tak dużo nie znalazłem. One są do zaniedbania, raczej wynikają. Natomiast właśnie podziw dla Iweliosa, że przeczytał to tak, jak to przeczytał, ponieważ brak niektórych znaków interpunkcyjnych czyniła zadanie chyba innym. To mieliście Państwo, kiedy ja czytałem ten tekst o tym wymazywaniu pamięci światłem, to też po prostu ominąłem jeden przecinek i nagle zdanie zmieniło sens, po prostu zmieniła się melodia zdania, akcent zdaniowy się przesunął i właściwie trudno było to zdanie... W dłuższym opowiadaniu to w jednym miejscu brakowało przecinka, a w innym było ich nadmiar, także... Tak, to właśnie. Takie pomieszanie właśnie z poplątaniem, a czasami zdarzało się, że brakuje nawet kropki. Tak, jeśli chodzi o interpunkcję, to opowiadanie Czekając na Ragnarok, no popracowałbym nad tą interpunkcją, natomiast jeśli chodzi o sprawy językowe, takie powiedzmy związane z zapisem zdania, znaczy właściwie nie mam większych pretensji, znaczy o zdaniach za chwilę jeszcze coś powiem, ale jeśli chodzi o ich poprawność, to ja się właściwie nie będę czepiał, tu nie ma ewidentnych wpadek takich. Nie wiem, chyba że ty, Wiktorze, coś znalazłeś. Ja nie znalazłem. Może byłem za mało. To znaczy ja tylko zwrócę uwagę, ale ciężko mi, bo nie mogę znaleźć tego w tekście, bo ledwo widzę przez okulary po prostu, ale tam... To może zdejmij okulary, bo już widział lepiej. Słuchaj, dużo takich jest źle ustawionych orzeczenia i podmioty są po prostu w dwóch miejscach, po prostu powinny być na odwrót. Nie do końca, ale to są takie rzeczy szczegółowe, redakcyjne właśnie. Tak, tylko że Iwelios bardzo zgrabnie to zamaskował, to znaczy odpowiednio, w tym wypadku jak najbardziej pozytywnie to ma zabrzmieć, odpowiednio manipulując głosem przykrył te niewłaściwe miejsca i to się nie rzuca w oczy. Państwu się to na pewno w oczy nie rzuciło, nam troszeczkę bardziej. Czasami przy tej mowie zależnej, przy dialogach to się pojawia. Natomiast jeśli miałbym się czegoś czepiać w całości, ale zauważcie Państwo, że o ile zdarzało się nam już analizować cały tekst zdanie po zdaniu i szukać tam pewnych niezręczności, to tutaj tego nie robimy, bo właściwie to nie ma większego sensu. Natomiast rzeczywiście zwróciłbym uwagę autorowi na przeanalizowanie swoich zdań pod kątem miejsca podmiotu i orzeczenia w zdaniu. To ma znaczenie, w którym miejscu co stoi, dla takiej płynności czytania. I tu pojawiają się takie niezręczności, ale mnie przeszkadzało coś innego. Nie żeby tam zaraz jakoś tak dramatycznie, bo znowu Iwelios, czytając to opowiadanie, przykrył to, co mi przeszkadzało, ale ja przedtem je czytałem bez Iweliosa i zauważyłem. Otóż szczególnie na początku zdania bywają zbyt długie. Da się z nich spokojnie zrobić dwa, a czasami nawet trzy. Mnożone są, moim zdaniem, nie zawsze w sposób potrzebny przymiotniki. I to czasami powoduje, że źle się to czyta. No, już zaraz szukam Państwu przykładu. Poniżej miejsca, w którym stała, na dnie wykopu pośród sterczących pionowo-kamiennych bloków tkwił nieruchomo jej mąż. Podyskutowałbym z tym zdaniem.
i zarówno nad sposobem podawania, kolejności podawania informacji, jak i nad długością tego zdania. Dalej, wcześniej, stąpając bosymi stopami po wilgotnej od wieczornej rosy trawie mijała różane krzewy i kwitnące drzewa owocowe. Ja wiem, że to pewien nastrój i tak dalej, ale czasami nadmiar informacji jest rozpraszający. Rozkoszując się typowymi dla wiosny zapachami i widokiem zachodzącego słońca, dotarła do wykopanego na skraju posesji dołu, kropka. Za długie są te zdania, tym bardziej, że opisujemy pewną dynamiczną, znaczy może nie dynamiczną, nie przesadzajmy, ale jednak pewien ruch, nazwijmy go ruchem scenicznym, chociaż to opowiadanie, pewien ruch. Bohaterka się przemieszcza, lepiej żeby się przemieszczała przez tekst krótszymi zdaniami, a te elementy opisu, żeby też były troszeczkę oddzielone od tego ruchu, bo tu w jedno zdanie wrzucony jest i ruch, i elementy opisu, i to czasami zaciemnia obraz. Nie wiem, czy ja to dobrze wyrażam. Czekaj, Marku. Tak? Przeczytaj jeszcze raz to zdanie z tym dołem. O, to już. Rozkoszując się typowymi dla wiosny zapachami i widokiem zachodzącego słońca, dotarła do wykopanego na skraju posesji dołu. Poczekaj. I teraz zobacz, w jakim miejscu jest dołu. To dołu powinno być o pół zdania wcześniej. Dotarła do kogo czego? Do dołu. Dotarła do czego? Dołu wykopanego na skraju posesji. Tak. A nie po posesji dołu, nagle nie wiadomo skąd, nie? Tak. No takich właśnie kwiatków, tych źle ustawionych wyrazów jest bardzo dużo, nie? No ale to jest... Tak, ale to jest mówię, to są, ja sądzę, że w przypadku autora to są pewne nawyki i ja bym z tymi nawykami troszeczkę powalczył. Zobaczył, no chyba w ten sposób to najlepiej by było zrobić, żeby zobaczyć, jak dynamiczne różnego rodzaju sceny są pisane przez innych autorów, gdzie oni stawiają, znaczy właśnie dla dynamiki sceny to umiejscowienie pewnych elementów w zdaniu jest dosyć ważne, ale też to, o czym mówię, długość zdań również ma znaczenie. Jeśli zdania są zbyt długie i zawierają zbyt wiele informacji, no bo dlaczego ja mówię, że zbyt wiele? No bo jak ona ruszyła, ona się rozkoszowała typowymi dla wiosny zapachami. Więc mamy typowe zapachy, którymi ona się rozkoszowała. Okej, ale jak od razu mamy podaną informację, że tymi typowymi zapachami, okej, nie są określone, fajnie, bo każdy z nas ma mniej więcej pamięć niezłą i lubi wiosnę i jak człowiek sobie tak odetchnie wiosną, to wie, jaki to zapach, ale też się rozkoszowała nie tylko zapachami, ale też widokiem zachodzącego słońca. Okej, ja rozumiem intencję. Chciał autor umieścić, żeby ta jego bohaterka jak najwięcej tych doznań miała. Okej, tylko to zdanie, które zacytowałem, które już dwa razy czytałem, dałoby się naprawdę informacje w tym zdaniu zawarte rozdzielić przynajmniej na dwa zdania. Może byłoby wówczas łatwiej z tym dołem, z umiejscowieniem tego dołu, a tak to autor dokonywał pewnej ekwilibrystyki, żeby mu to zdanie w ogóle wyszło, no bo tyle tam jest różnych elementów, że trzeba to jakoś porozdzielać i w związku z tym, kto wie, czy nie z tego powodu, właśnie z powodu długości tego zdania, ten dół wylądował na końcu zupełnie. I to, kto wie, czy to nie jest tak banalne po prostu. Pewnie, ale zwróć jeszcze uwagę na tym, że zachwycanie się widokiem zachodzącego słońca to jest też taki banał, że już trudno oddać, czy nie? Będę bronił autora, bo zauważ, on to dosyć konsekwentnie zrobił. Ta dziewczyna, ona to nie jest Einstein. Ona się będzie... No wiadomo. Spora część ludzi jest czułostkowa i jak zobaczy zachodzące w słońce... Zobacz, nad morzem. Kiedy jest ludzi najwięcej na plaży? Oczywiście jak grzeje słońce, ale kiedy drugi raz? O zachodzie słońca. Wszyscy pędzą na złamanie karku, żeby zachód słońca zobaczyć. I wszyscy idą i się wzruszają, bo to takie piękne i dzień w dzień nad ten zachód słońca maszerują. No chyba, że deszcz akurat pada, to nie ma zachodu. Ale no, w nas jest coś takiego czułostkowego, więc ja bym to akurat odpuścił. Natomiast
I tu jeszcze jedna taka uwaga. I później jak ona dyskutuje z tym mężem i on tam jej mówi, że te wykopaliska, i ona mu mówi, zaczyna mówić o serbołużyczanach oraz... A potem zaraz mówisz, że ona nigdy dobra z historii nie była, to mi się wydaje trochę fałszywe. To znaczy, no oczywiście, czy jest możliwe, często to podkreślam, jak ktoś mnie pyta, czy coś jest możliwe, wszystko jest w naszym życiu możliwe. Również kobieta, która nie była dobra z historii, ale serbołużyczan, czy łużyczan, czy jakichkolwiek innych pamięta. Jest możliwe? Jest. Ale czy to dobrze rysuje postać? Moim zdaniem niekoniecznie. Bo ta napoły naukowa dysputa źle brzmi po prostu. Mów. Marek, podstawową rzeczą w wypadku w pisaniu jest to, żeby bohaterowie literacy mówili to, co wiedzą, a nie to, co wie autor. Tak. Tak. Tak, dokładnie. Bo tu jest taki fragment. Jak to godzi? Przecież o ile wiem, na tych ziemiach przed Niemcami żyli Łużyczanie, czy też Serbołużyczanie, a wcześniej to chyba nikogo nie było. Nie wiem, zawsze byłam słaba z historii. No ja cię bardzo przepraszam, ale no to już, no kurczę, no... No to jest wiedza autora, nie? No, tak, a nie tej panienki. No. Dokładnie i... Ale znowu, no, na taki zarzut autor powie, a czy tak nie mogło być? No mogło być, ale ja myślę, że warto sobie zapamiętać jedną rzecz, zapamiętać albo na zawsze odrzucić, że to nie jest tak, że autor pisze, jak mogłoby być. Bo tak jak powiedziałem, mogłoby być na różne sposoby. Jeśli by się chciało taką scenę, jak autor umieścił, że ona była słaba z historii, ale tych serbołużyczan pamięta, to należałoby dać dobry powód. No, dałoby się to uzasadnić. Jakby dobrze podprowadzenie zrobić, to by się i to dało uzasadnić. Ale tak naprawdę, jeśli charakteryzujemy pewne postacie dla naszego opowiadania, to warto iść czasami po takiej linii prostej, czyli jeśli ta pani była, no, nigdy nie była dobra z historii, to my to pokażmy, że ona była, nie była dobra z historii, a nie wrzucamy tych serbołużyczan albo zastanawiania się nad gotami i tak dalej, i tak dalej. No, powiem tak, no ja rozumiem, że to nie wszystkich interesuje i to dajmy temu czasami wyraz. Ale proszę Państwa, ja mam takie wrażenie, że my, ponieważ nie mieliśmy się czego czepnąć z Wiktorem, no to już rzeczywiście rozkładamy to opowiadanie na czynniki pierwsze i dlatego się czepiamy już naprawdę takich drobiazgów, ale jednak to są rzeczy konkretne, których się czepiamy. Przede wszystkim przeanalizowałbym, tak jak powiedziałem, długość zdań, szczególnie na początku, później to już jakoś idzie trochę lepiej, chociaż zwróćcie Państwo uwagę, o czym powiedział nam Ivelios. O interpunkcji. A kiedy się pojawia interpunkcja? Znaczy nie tylko, ale głównie się dużo tej interpunkcji pojawia. Kiedy zdanie jest złożone. Im bardziej złożone zdanie, tym więcej tych przecinków trzeba wsmarować w nie. Czasami jest ich nadmiar, a czasami jest ich niedobór, no bo człowiek nie do końca, a szczególnie jak tam pewne rzeczy tam bardziej myśli o tym, co napisał, a nie gdzie przecinek postawić, to się czasami kłopot z tymi przecinkami robi i tu coś takiego moim zdaniem zaistniało. Gdyby autor pomyślał, żeby zdania skrócić, to i z interpunkcją byłoby mniej problemów. Tak sobie myślę. Tak sobie pomyślałem. Co ty tam, Wiktorze, jeszcze powiesz? To znaczy ja jeszcze oczywiście jak przy wszystkich tekstach, przy swoich również mam zastrzeżenia do końcówki. Na ostatniej stronie tego opowiadania jest bardzo, ale to bardzo dobrze scharakteryzowany facet. To znaczy ten gość zakopujący tą całą tą, to jest bardzo fajny obrazek po prostu. No, naćpał się tego winka i tak dalej, szaleje, ale bardzo, bardzo ładnie to jest wprowadzone do opowiadania i bardzo dobrze to jest mocny moment. Natomiast potem się jeszcze ciągną te babskie tam dywagacje. One są odrobinę przydługie.
trochę traci siłę ten cały obrazek, ta puenta po prostu tego faceta, który robi to, co robi, czyli próbuje ratować świat, że tak powiem. Ona to komentuje, jest wszystko w porządku. Znaczy jest ona, potem jeszcze tyle jest gadania, odkąd zaszła w ciążę, coś nieokreślonego i tak dalej, i tak dalej. No takie no może to jest jakiś taki sposób na wyciszenie. Może i tak, ale chyba lepiej by było skończyć to parę zdań wcześniej. Niewiele, ale parę zdań wcześniej. A ja mam jeszcze podkreślone zdanie, które się znajduje na drugiej stronie. Ono dobrze ilustruje pewną nadmiarowość informacji, którą daje nam autor. Otóż, wszystko, co znajdowało się na zlokalizowanej zaledwie kilkaset metrów od przejścia granicznego 30-metrowej działce, zostało stworzone przez niego od zera. Ilość informacji w tym zdaniu, znaczy, czy to jest, czy tak nie można? No ja bym tak tego nie robił mimo wszystko, bo tu mamy informację, że ta działka jest blisko granicy i ma 30 metrów i to, i to, i to, i to. Za dużo, za dużo. Te informacje oczywiście są do przekazania, czy możliwe są do przekazania, ale ta kondensacja, która tu następuje, nie służy tekstowi, nie służy literackości tego tekstu. No i tyle. No. Ja myślę, że autor, jeśli będzie chciał przyjąć nasze uwagi, to już wie, o co chodzi. A ja cały czas podkreślam to, co mówiliśmy na początku i teraz wypada to powiedzieć, bo to, że się czepiamy, to jest pikuś, bo tak naprawdę to jest bardzo fajna opowieść. Autor ma zdecydowanie dar opowiadania. On po prostu fajnie snuje tę historię. To jest historia, którą chce się czytać. Ja najpierw zwracałem uwagę na te zdania, że za długo, że to, a później się dałem pociągnąć tej historii. Po prostu wsiąkłem w tę historię. No i dopiero wylądowałem na końcu, więc to jest moim zdaniem ogromna umiejętność, jak ktoś umie w swoją historię wciągnąć i przytrzymać czytelnika, nawet jeśli ten czytelnik gdzieś tam się czepia szczegółów i mówi, a tu za długie, tu takie, tu śmakie, a i tak czyta. To moim zdaniem to jest duża umiejętność. Ja bez żadnego podlizywania się szczerze gratuluję autorowi właśnie tej umiejętności opowiadania, bo to dobrze rokuje. Na to się później da nałożyć pewną nadbudowę, pewne głębsze sensy i tak dalej. To jest naprawdę dobry punkt wyjścia. Te historie w wykonaniu autora Dariusza Kraszewskiego to są historie, które chce się czytać, chce się dojść do końca. To tyle. No ja jestem bardzo zadowolony, że miałem okazję to opowiadanie przeczytać. Myślę, że Państwo również, że mogliście go posłuchać. Wiktorze. No wiesz, ja muszę ciebie trochę przytemperować. Dobrze, temperuj. Bo po pierwsze, ja też się przychylam, że bardzo chętnie czytałem to opowiadanie i nie mogłem odrzucić. Natomiast, że można jeszcze to szlifować można, bo są teksty, których nie można szlifować, ale to jeszcze ma dużo, 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 choćby z tą obyczajowością i tak dalej, z takim luzackim, luźnym tym. Ale ja mam uwagę do ciebie, Marku Żolkowski, bo przed komentowaniem tego opowiadania powiedziałeś coś takiego, że autorzy, że tak powiem, prawdopodobnie ze strachu przed tym, że my tak ostrzej tam trochę traktujemy te teksty, że się czepiamy, zaczynają pisać gładko. Otóż to... To nie jest, Marku, nasza zasługa. Po prostu w wypadku Dariusza Kraszewskiego ja myślę, że to się rozwija autor po prostu. No, ja się...
Ja się nie będę kłócił. Zobaczymy po następnych dawkach, które dostaniemy, które przyjmiemy w następnych audycjach, zobaczymy, jak to jest. A poza tym, wiecie Państwo, no to jest takie gadanie z mojej strony, bo przecież tak naprawdę ta audycja nie jest po to, żebyśmy my tutaj Państwa piszących chwalili, bardzo, bardzo nam się podobało, nie mamy żadnych uwag, bo to nie miałoby żadnego sensu. Ta audycja ma charakter warsztatowy i my jakby z obowiązku musimy mieć uwagi, ale no, nie naciągamy tego na siłę, ale powiedzmy, chcę przekazać to, że sens warsztatów właśnie na tym polega, że siedzi dwóch zgryźliwych, albo może nie tak bardzo zgryźliwych tetryków i się czepia. Czasami bardziej słusznie, czasami mniej słusznie. To nie chodzi o to, że my musimy mieć rację, to chodzi o to, żeby autor jakby poczuł się wywołany do tablicy i zaczął o swoim tekście myśleć w sposób twórczy. Twórczy to znaczy taki, który nakieruje go do pewnych zmian w tym tekście, bo zmiany no, na ogół są dobre. Nie mówię, że zawsze są dobre, często bywają dobre i nam się wydaje, w każdym razie wydaje nam się, że ten tekst, jemu dobrze by zrobiło pewne przeredagowanie, pewne zwrócenie uwagi na to, na co staraliśmy się zwrócić uwagę. Jeśli autor powie zdecydowanie nie, no to trudno, no to my swoje powiedzieliśmy i myślę, że taki jest w ogóle sens tej audycji i ktoś, kto wysyła tutaj opowiadania po to, żeby go pochwalić, tak, tak, bardzo ładnie, bardzo nam się podobało, nie mamy uwag, to chyba nie jest ten adres. My jak chyba się będziemy czepiać, co, Wiktor? Wiesz, mamy to w mózgach, no, czepiać. No tak, no tak będzie, proszę Państwa. No, no ale mimo wszystko, ja mam takie poczucie, że dzisiejszy wieczór z prozą naszych autorów to był fajny wieczór. Ja tam się całkiem nieźle... Oj, przepraszam. Jednak jakieś chorobska krążą po świecie. W każdym razie to był całkiem fajny literacki wieczór. Ale to nie jest koniec tego wieczoru, bo z Państwa punktu widzenia wczoraj, a z mojego punktu widzenia dzisiaj, zamieściłem na grupie Rubieże Rzeczywistości na Facebooku taki link, takie odniesienie do artykułu zamieszczonego na stronie niestatystyczny.pl zatytułowanego Parszywa dwunastka rad Stephena Kinga, jak pisać. Przyznam się, że no, my Stephena Kinga z Wiktorem to już nie raz analizowaliśmy różne jego rady, bo autor poza tym, że jest niezwykle płodnym pisarzem, piszącym naprawdę na tony, ale całkiem sprawnie, to jest również niestrudzonym dawcą różnych rad dla początkujących i nie tylko początkujących pisarzy. I ja tak postanowiłem, żebyśmy się dzisiaj krótko, nie nudząc Państwa specjalnie, odsyłając oczywiście do artykułu, powtórzę jeszcze raz, niestatystyczny.pl, Parszywa dwunastka rad Stephena Kinga, jak pisać. No, możecie Państwo wejść na Rubieże Rzeczywistości i tam spokojnie znajdziecie przekierowanie do tego artykułu. Proponuję rzucić okiem na tych 12 rad. Pierwsza rada z Kinga, nie wiem, jak ją podchwyci Wiktor, kiedy tworzysz, pisz dla siebie. Nie kalkuluj, kto będzie gotów kupić tę książkę, nie kastruj jej pod czyjeś gusta. Pisz tak, żebyś sam był zadowolony z efektu. Co ty na to, Wiktorze? Ja myślę, że ty przyklaśniesz temu. Wiesz, całe życie mnie właściwie nic nie obchodziło, tylko to, żebym ja był zadowolony. Jak jem obiad, to też mi to ma smakować, a nie komu innemu przecież. No i to samo z literaturą. Jak się pisze, to się pisze dla siebie. Zawsze to mówiłem po prostu. A potem można to, że tak powiem, puścić na wodę i niech ten okręcik płynie, jak chce, a jak nie, to zatonie, nie? Jego sprawa. Natomiast
ja mam być zadowolony, że ten okręcik nie wyszedł, a jak popłynął, to już jego sprawa. Co więcej, Wiktorze, jest jeszcze tak, że kiedy piszesz, to rzeczywiście warto się posłużyć tą radą Kinga. Ta kalkulacja, jak już Państwu bardzo zależy, może się pojawiać na etapie, jak skończycie to, ten utwór. Niech to będzie powieść. To wtedy możecie troszeczkę podkręcić, tu troszeczkę dodać, tu troszeczkę ująć, tu przestawić jakąś scenę. To jest czas na jakieś kalkulacje, ale nie wtedy, kiedy piszecie. Jak piszecie, to się zajmujcie pisaniem, a nie kalkulowaniem. I tu wielki szacun dla Stephena Kinga za to, bo ten czas kalkulowania, jeśli już musi być, no są takie osoby, które sobie muszą pokalkulować, nie są takie jak Wiktor, że dosyć żywiołowo podchodził Wiktor do pisania, sam się do tego przyznaje, to są osoby, które pokalkulować sobie muszą, ale błagam, później, kiedy piszecie, dajcie swojemu umysłowi poszaleć. To zdecydowanie dobrze wyjdzie na korzyść waszej prozie. Takie odnoszę wrażenie. Wiesz, pisanie jest bardzo podobne do zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy sobie siedzą na podłodze i budują z klocków jakiś zamek. To ma być dobra zabawa. Jeśli to nie jest zabawa, to wywalić te całe klocki. Jest w cholerę z tym, oczywiście, że tak. Cholerę z tym, jak to ma być męka, ból i cholera, to bez sensu. To się zajmijcie Państwo czymś innym, nie wiem. No. Jest tyle fajnych rzeczy. Ja nie mówię, znaczy oczywiście wiem, że czasami jakąś scenę jest napisać trudniej. No nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jeśli to ma Państwa unieszczęśliwiać, to zdecydowanie odradzamy. Kolejna rada Stephena Kinga. Tworzysz historię, a nie opracowujesz słownik. Tu jest mowa o tym, że... żeby nie używać języka hiperpoprawnego. I to nie jest strzał w nasze kolana, że sobie sami w tej chwili z Wiktorem strzelamy w kolana, bo Stephen King ma coś bardzo konkretnego na myśli. Język, którym się posługujesz, nie może być nieskazitelny, ale to nie dotyczy, bo on to zaraz przeczytam kawałek dalej, to nie dotyczy całości utworu, tylko... Zastanów się, czy bohater naprawdę jest w stanie mówić bezbłędnie. No właśnie, każdy z nas w czasie naszej audycji, co rusz ja albo Wiktor, gdzieś tam nam powędruje ten język w niewłaściwą stronę i gadamy jakieś rzeczy nie do końca gramatycznie i ktoś powie, ale tutaj jeden chce być pisarzem, drugi chce być pisarzem, a tak gadają. No tak to jest z tą mową, potoczną, a my takiej w gruncie rzeczy używamy, że ona czasami płynie sobie w nieokreślonych kierunkach. No już, zdarza się, po prostu się zdarza. I tak się dzieje też z bohaterami. Nasi bohaterowie mówią czasami różnie, bardzo różnie, nie muszą być hiperpoprawni. Ale nasi narratorzy, ja już to kiedyś mówiłem, nasi narratorzy, warto, żeby byli poprawni, a lepiej jeszcze neutralni. Narrator najlepiej, gdyby się posługiwał językiem takim, to łatwo się mówi, bardzo trudno się to pisze, takim niezauważalnym, czyli po prostu nie zwracamy na to uwagi. Natomiast jak przemawia bohater, to nas interesuje. To myślę, że taka ważna rada Stephena Kinga. No, język jest czasami źródłem informacji, chociażby o bohaterze. Jeśli on mówi w określony sposób, to my sporo jesteśmy z tej mowy, ze sposobu, w jaki bohater mówi, jesteśmy dużo się o nim w stanie dowiedzieć, po prostu. Warto na to zwrócić uwagę. Jak ty tam, Wiktorze, traktowałeś swoich bohaterów? Zdecydowanie... To jest Stephen King ma rację, ale i też tak nie do końca. No po prostu to jest kwestia tak indywidualna, w jaki sposób ludzie piszą, może wykorzystywanie własnego charakteru. Jeśli lubisz ironię albo masz poczucie humoru, to się posługujesz tym językiem bardzo chętnie, również w takiej zwykłej narracji. Autor po prostu możesz sobie pozwolić na groteskę na pewne ten, a jeśli tutaj nadepnęło na ucho, to
na język czy na umysł, to lepiej nie ruszać rzeczy śmiesznych, bo się samemu stanie śmiesznym, nie? No, skoro tego nie potrafisz, to tego nie rób, nie? Ja wiem, o, to jest akurat mój tam taki potencjał. Jak byłem młody, to strasznie zazdrościłem ludziom, którzy potrafią opowiadać dowcipy, bo ja tego nie umiałem. A jeszcze bardziej zazdrościłem ludziom, którzy potrafią wymyślać dowcipy, no bo ja tego nie umiałem. No i kiedyś się postanowiłem nauczyć, a potem wymyśliłem dziesiątki zajebistych dowcipów. Naprawdę, mógłbym tutaj przytaczać, ale chyba bym je... A nie, już nie ma sensu. No ale w każdym razie obyczajowa chyba dalej jest, nie? To lepiej nie będę cytował tych moich... Okej. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Bo to jest też tak, no to oczywiście jest cenna rada, szczególnie jeśli się pisze taką bardzo rozrywkową prozę, no bo nawet tam wyróżnikiem dla bohatera może być to, że wśród bohaterów innych posługujących się mową taką potoczną, jest jeden, który posługuje się takim słownictwem literackim. On się natychmiast będzie wyróżniał w tej naszej prozie, a to pierwsza uwaga, więc to jest też, tak jak powiedziałem, sposób wysławiania się bohaterów jest pewnym elementem ich charakterystyki. Ale ponieważ jeszcze ciągle mamy rok Stanisława Lema, to zwrócę uwagę, że bohaterowie Stanisława Lema właściwie co do jednego mówią językiem hiperpoprawnym. Jakoś nikomu to nie przeszkadza, jakoś można z tym żyć. Więc to mówię, jak każda rada natury literackiej, no ona ma swoje ograniczenia. To warto w ogóle cały czas podchodzić do wszystkich tych rad, które my tutaj udzielamy, czy to cytując innych, czy też sami próbując jakieś tam rady z siebie wykrzesać, że to jest ważne tylko dla tych, którym to w jakiś tam sposób pasuje, którzy wypróbowali coś i wiedzą, że to tak, a tego nie. No tylko wtedy to ma sens. Natomiast takie ślepe posługiwanie się tymi radami, czyli tak musi być, bo tak powiedział Stephen King, no ostrożnie, tego bym doradzał. To bym doradzał. Ja może, Marku, zwrócę uwagę na to, że w historii zmienia się dosyć często, że tak powiem, to jest taki slalom, sposób porozumiewania się między ludźmi, również, że tak powiem, kiedyś był ze względów obyczajowych, a przynajmniej środowiskowych, bardzo poprawny, na przykład, no jakby to powiedzieć, no katecheci nie używali przekleństw, dajmy na to. Rodzice również wobec dzieci, no ale zależy gdzie i kiedy, nie? No, chamy zawsze były i czasami chamstwo bierze górę. No i wszyscy się dzisiaj się właściwie bardzo często posługujemy językiem plebejskim, używając kurew, gdzie popadnie i czegokolwiek tam innego, no bo taki jest czas i taka obyczajowość, albo daliśmy się tak ponieść. W pewnych środowiskach się tak nie mówi. To są sprawy środowiskowe, więc po prostu jeżeli się jakichś bohaterów wybiera, to należy przemyśleć, w jakim on środowisku funkcjonuje, bo on powinien mówić tak, jak że tak powiem, jak go wychowali rodzice. Jasna sprawa. Trzecia rada na portalu niestatystyczny.pl, portalu, który posługuje się hasłem "Nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki". Trzecia rada jest taka oczywista, więc ją troszeczkę pominiemy. Ona się da sprowadzić do takiego hasła: jeśli nie masz czasu na czytanie, to odpuść sobie pisanie, bo nie będziesz tego robił dobrze. Ja myślę, że nie ma co komentować, to jest często powtarzane, że trzeba czytać. Wtedy pisanie jakby wychodzi lepiej. Przejdźmy do czwartego punktu. Masz kwartał. O co chodzi, że jeśli układamy historię, to
ułóżmy ją w ciągu kwartału, że ten pierwszy szkic tej historii od początku do końca powinien powstać w ciągu jednego kwartału, a King to nawet precyzuje, że w ciągu jednej pory roku. I te 3 miesiące to jest czas na rozplanowanie tej historii. Jeśli ona nam się rozplanuje, to możemy z nią walczyć dalej. Jeśli się natomiast rozłazi nam w szwach, to może czas pomyśleć o tym, żeby sobie to odpuścić. Nie wiem, Wiktorze, jakie są twoje doświadczenia? Jak byś ty to skomentował? To znaczy, wiesz, jak obserwowałem kurniki na wsi, to po prostu jeżeli kura znosiła jajko, to zniosła, potem zagdakała, kogut zapiał, pochodził do niej i sprawa załatwiona. Jeśli ktoś będzie znosił jajko przez, nie wiem, cały pół roku, że tak powiem, no to zawracanie głowy z tego jajka się przez nic nie wykluje, bo zanim się wykluje, to będzie zepsute. Po prostu jak, zresztą, no nie wiem, no. Coś jest z tym, że przyroda, że tak powiem, przeznaczyła nam, przynajmniej ludzkim kobietom, te 9 miesięcy do wynoszenia dziecka i to jest chyba maksymalnie, co człowiek, dzieło ludzkie może wytrzymać. 9 miesięcy to jest już, ale mówię, to cały człowiek. Na opowiadanie wystarczy chyba prawdopodobnie tydzień, żeby znieść i urodzić. A no to opowiadanie, tak. Tu bardziej pewno Kingowi chodziło o jakiś taki wymiar powieściowy. Myślę, że o taką historię chodziło. Ten jego, kingowski, tak. Tak, tak. Kolejna rada, ona jest mi dosyć bliska. Ona się sprowadza do hasła wyłącz przeszkadzajki. I małe wprowadzenie. Ja dosyć często rozmawiam z młodymi autorami, Wiktor pewno też, ale ja się opieram na swoich doświadczeniach i kiedy im mówię, żeby wyznaczyli sobie codzienną szychtę, czyli powiedzmy ustala sobie autor, że codziennie napisze 1000 znaków. To jest mało, ale powiedzmy 1000 znaków. I codziennie ma te 1000 znaków napisać. Albo 2000, to zależy od pewnej wydolności. I co bardzo często słyszę, ale ja nie mam czasu codziennie pisać 2000 albo 1000 znaków. Nie mam na to czasu. I ja tak patrzę i najczęściej dowiaduję się, no że przecież trzeba żyć. Trzeba żyć. A na czym polega to życie? I o czym mówi King? Otóż telewizja kradnie czas. Seriale kradną czas. Ten sam czas, który można by poświęcić na napisanie tych 1000 znaków. Proszę Państwa, 1000 znaków to naprawdę nie jest wiele. To jest, no dobrze, to ja już się posłużę swoim przykładem. 1000 znaków to jest, proszę Państwa, dla mnie na przykład 15 minut, w skrajnych przypadkach 40 minut. To zależy jak idzie, bo to nie jest tak, że zawsze idzie tak samo. No ale proszę Państwa, no naprawdę nie macie 40 minut dziennie na to, żeby pisać? I to nie jest po to, żeby was skatować codziennie tymi 40 minutami pisania, tylko po to, że nawyk, który się wyrabia, on procentuje. Naprawdę jest tak, że jak wejdziecie w taką fazę pisania codziennego, to zauważycie, że coraz częściej zajmuje wam to 15 minut, a coraz rzadziej 40. To się oczywiście będzie zawsze zdarzać, że jest coś trudnego do napisania i no nie da się w te 15, trzeba 40, ale ten czas się przesuwa zdecydowanie na korzyść tego krótszego czasu. I wtedy człowiek sobie myśli, no tak, ale skoro napisałem w 15 minut, to może teraz napiszę drugie 1000 i to będzie w kolejne 15, więc pół godziny napiszę. To też się nie będzie sprawdzać, oczywiście nie ma, to tak nie działa, ale nagle się okazuje, że można by, tylko bardzo często tyle rzeczy nas rozprasza. No, bo nie mam czasu, bo mam dzieci. O, to jest zupełnie inna sprawa. Dzieci to zawsze jest sprawa absorbująca i wtedy no, ustępuje wszystko. Ale mało jest takich rzeczy w naszym życiu, tak ważnych, jak zajmowanie się dziećmi, czy zajmowanie się na przykład
niedołężnymi rodzicami czy członkami rodziny. To oczywiście jest jakiś tam priorytet. Natomiast to nie oszukujmy się, że przez całe życie jesteśmy doświadczani tak właśnie. Nie, my bardzo często mówimy, ale dzisiaj nie mogę pisać, bo dzisiaj jest mój ulubiony serial. Jutro nie mogę pisać, bo muszę iść do kina. Pojutrze nie mogę pisać, bo coś tam muszę zrobić. Muszę się z kumplem umówić na piwo. I tak jutro, tak upływa czas. To jest taka sentencja łacińska, która pokazuje, jak ten czas przecieka nam przez palce. A jeśli jesteśmy nastawieni na to, żeby pisać, no to nie da się tego inaczej zrobić, jak pisząc. Wiktorze, to teraz mnie uczciwie skrytykuj. No to znaczy, ja skrytykuję twoje podejście, że tak powiem, i propagowanie tego mitu dziecka, które jest tak upierdliwe, że już nic nie można zrobić. Nie, ono może, nic. Ono może być upierdliwe. Bardzo, Marku. No dobra. Nie, to jest w ogóle brednia i bzdura, bo jak ja słyszę dzisiaj, że bo szczególnie dzisiaj wygodne kobiety po prostu twierdzą, że no po prostu jeżeli dziecko już nie, to już nic nie można zrobić. Nie można wyjechać, wyjść z domu, trzeba się opiekować, szaleństwo i tak dalej. Ja kiedyś chodziłem po górach. No, znałem oczywiście dziewczyny, które wiedziały, że jak zaczną urodzą jedno czy drugie dziecko, to już w góry nie pójdą. Ale znałem również takie, które w ogóle nie zwracały na to uwagi. Brały dziecko na plecy i chodziły nawet po lodowcu, wędrowały po górach, tak jak najlepsi alpiniści, jak najlepsi tacy z tym dzieckiem na plecach, bo to naprawdę nie przeszkadza. To jest wszystko, nie dziecko przeszkadza, ale nasze własne... O właśnie, no tak, to co mamy w głowie. Ja to pogląd. Tak, to co mamy w głowie, no tak. Ale widzisz, ja to specjalnie użyłem, Wiktorze, bo ja się z tobą zgadzam. Ja sam znam niezwykle zaradne kobiety, którym dzieci nie przeszkadzają w życiu. Zupełnie. One dalej żyją pełnią życia i nie tylko chodzą po górach, ale robią właściwie wszystko, na wszystko mają czas i żyją normalnie, ale znam też osoby, którym urodzenie dziecka wywróciło życie do góry nogami. Który model jest dobry, który zły? Pewno taki, który komuś pasuje. Ja się nie chcę w to wtrącać. Ale trudno jest zawsze polemizować, jak ktoś mówi, ja mam dziecko, nie mogę pisać. No okej, nie polemizuję. Natomiast chciałbym na to zwrócić uwagę, że dlatego wyłączyłem ten element dziecka, tak jak powiedziałeś, propaguje pewien mit, niech będzie, ale jest mało takich rzeczy, które wykluczają nas w jakimś tam stopniu z życia. Tak jak powiedziałeś, nawet dziecko nas nie wyklucza, ale dobrze, zostanę przy tym micie. Natomiast my bardzo często szukamy usprawiedliwień, żeby czegoś nie robić. Deklaratywnie mówimy, bo mi bardzo zależy, żeby pisać, żeby tworzyć, że w ogóle bardzo, bardzo chcę. A jak pomówisz, ale zacznij być regularny w tym, co robisz. No ale ja nie mam na to czasu. Nie ma na to czasu. To jest, proszę Państwa, mit. I możecie mnie w tej chwili zakrzyczeć przy tych głośnikach, że to bzdury opowiada Żelkowski, bo sam się zajmuje w życiu pisaniem, no to nie wie, na czym polega życie. Okej, zostaniemy przy swoich zdaniach. Ja tam wiem jedno. 1000 znaków dziennie, każdy z nas, choćby był nie wiadomo jak zmęczony po pracy, może napisać. Nie uwierzę, że tak nie jest. Czekaj, Marku. Czekaj, ale ja z twojego wywodu zrozumiałem jedną rzecz, ale to znaczy właśnie doszedłem do wniosku po prostu. Jeżeli nie masz czasu na pisanie... To nie pisz! To znaczy, że nie jesteś pisarzem. Tak, nie zawracaj sobie tym głowy. Tak, dokładnie. Piłkę brawo. Normalnie. Brawo. Szraj w bambus, normalnie. Tak jest. Tak, dokładnie. No. Ale nie opowiadaj wszystkim naokoło, że jest tak ci bardzo zależy, żeby tworzyć prozę. Bo jak ci zależy, to ją twórz po prostu. No twórz ją. Dobra, jedźmy dalej. Ja znałem mnóstwo ludzi, którzy niczego nie napisali, uchodzili w środowisku za pisarzy. Ale byli pisarzami. Tak, uchodzili w środowisku za pisarzy. Dalej, moim zdaniem bardzo fajna rada. Stawiaj opowieść na pierwszym miejscu. Chcesz wpleść w fabułę niezwykłą ciekawostkę, pochwalić się swoją wiedzą, jakieś tam bajery.
okej, ale historia, opowieść ma być na pierwszym miejscu, a cała reszta to jest tło. I znowu, dzisiejsza historia, czekając na Ragnarok, jest tego dobrym przykładem. Ta opowieść jest tu na pierwszym miejscu. Oczywiście autor nie uniknął popisywania się swoją wiedzą, nie mówię tego pejoratywnie, po prostu pokazywania swojej wiedzy, to trochę no, może czasami przeszkadzać, ale to, o czym pisze King. Dlatego, bo zrobił to niezręcznie, ale tylko dlatego, nie? Gdybym się przełożył, to by zrobił lepiej. Ale w prozie, przynajmniej na tym etapie takim początkowym, opowieść naprawdę jest, proszę Państwa, najważniejsza. Później się do niej pewne rzeczy dołącza, no siłą rzeczy, ale to jest kolejny stopień wtajemniczenia. Dalej, kolejna rada Kinga, to już siódma, zachowaj własny styl. Chodzi o to, żebyście Państwo, nawet zachwyceni prozą jednego, drugiego, trzeciego autora, nie kopiowali, nie starali się pisać tak jak na przykład Stephen King, albo tak jak inny ulubiony wasz autor, bo to się zawsze skończy katastrofą, no może nie zawsze, na ogół się to kończy katastrofą, bo drugim Kingiem trudno jest zostać. Można próbować iść jego śladem, ale zostawcie Państwo własny styl. Wiktor się śmiał, więc już wiem, że coś ciekawego powie. To znaczy, nie wiem dlaczego, ale wyobraziłem sobie ratownika, który prowadzi nad jezioro watachę nieumiejących pływać, po czym przed wejściem do wody radzi im: zachowajcie własny styl. A, widzę, że krytykujesz Kinga. Wiesz co, ja myślę, że to jest rada dla osób, które już coś w życiu napisały i teraz chcą iść dalej. Bo ja w ogóle odnoszę wrażenie, że ten poradnik Kinga to jest poradnik dla osób pragnących napisać, nie tyle pragnących pisać, co napisać pierwszą powieść. Bo to nie jest poradnik moim zdaniem dla krótkodystansowców, tylko właśnie dla ludzi, którzy mają świadomość. Bo tak jak powiedziałeś, opowiadanie można wymyśleć i napisać w tydzień, w trzy dni, a pisanie powieści to jest ta bolesna świadomość, że za miesiąc od dzisiaj dalej będę pisał tę powieść, krok po kroku, krok po kroku, cały czas będę pisał. I to nie jest tak, że to skończę tak bardzo szybko. Więc to wymaga tej świadomości, że to jest bieg długodystansowy, to po pierwsze, a po drugie, no już trzeba mieć jakiś styl, żeby pisać powieść, no po prostu. I ja myślę, z tego względu, to jest jakby taka przesłanka skłaniająca mnie ku temu, żeby traktować rady Kinga właśnie jako rady dla piszących powieść. I teraz odwołując się do tego, co powiedziałeś, tak, to jest rzeczywiście złośliwe, ale prawdziwe, co powiedziałeś, złośliwe, ale prawdziwe. Natomiast, no wiesz, czy można, no tak, ale można sobie wyobrazić taką oto sytuację, że ten ratownik, który już nauczył pływać, utrzymywać się na wodzie, mówi, a teraz musicie ćwiczyć tak, żeby pływać na przykład jak najszybciej. Musicie doskonalić swój styl, ale ja wam nie jestem w stanie przekazać tego werbalnie, jak ten styl macie doskonalić. Styl macie doskonalić w wodzie, młócąc rękami, nogami, zależy jaki styl wybierzecie, tę wodę i kolejne, to wam pokaże, czy płyniecie szybko, czy wolno, czy płyniecie szybciej od waszego kumpla, czy kumpeli obok, czy płyniecie szybciej, czy wolniej. To już praktyka. I moim zdaniem tego bardziej dotyczą rady Kinga, ale mogę się mylić. Co ty na to? No wiesz, jak dzisiejsi pływacy to już niewiele mają chyba, przynajmniej ci wyczynowcy, do powiedzenia. Tu raczej naukowcy wiedzą doskonale, jak należy ciało układać. Ale ja mówiłem o ludziach, którzy się nauczyli pływać dopiero, a nie o wyczynowcach. Wyczynowcy to są maszyny do pływania. To tam nie ma wątpliwości w ogóle żadnej. No właśnie, o nawet dobry przykład. Taką maszyną, jak tam do pływania, taką maszyną do pisania jest Stephen King.
ale on został tą maszyną do pisania w pewnym procesie. O, to się musiał tego nauczyć po prostu. No ja myślę, że tę radę o tym własnym stylu warto jednak zapamiętać. Nie stosować jej oczywiście w sposób taki, tam, odtąd dotąd i tak musi być, ale warto ją uwzględniać po prostu. Kolejna rada to jest rada, która może u wielu osób wzbudzić kontrowersję, niemniej przytoczę ją, bo wydaje mi się to jednak prawdziwe. Zresztą to jest rada nieodległa od tego, co w swoim czasie mówił Państwu również Wiktor Żwikiewicz i co ja też podkreślam i przychylam się do tego. Jakaż to rada? Zdrowie i małżeństwo, ona tak brzmi. Otóż to dwa sekrety sukcesu, które pozwalają na efektywną pracę i ułatwiają osiągnięcie zadowalających rezultatów. Czyli dbajcie Państwo o swoje zdrowie, bo jak się będziecie zajmować, że tu was strzyka, tu was napierdziela i w ogóle jesteście chorzy, to nie jesteście zdolni do pracy. A to, co kiedyś Wiktor powiedział, że tak naprawdę nasi współmałżonkowie, nasi partnerzy, to w zależności od układu, są po części, choćbyśmy nie chcieli tego przyznać, są po części twórcami sukcesu, który odnosimy, odniesiemy. Tak zawsze bywa. Nie wiem, Wiktorze, jak ty na to patrzysz? Wiesz, kiedy ostatnio rozmawiałem z Rafałem Ziemkiewiczem kazałem mu pozdrowić jego drugą połowę, kazałem mu tak, to on się bardzo ucieszył, bo on powiedział, że no tak, no przecież bez niej to on właściwie niczego, żadnej książki by nie napisał z tych, które przez ostatnie lata napisał, bo ona zdjęła przynajmniej, już nie mówiąc o ulepszaniu klimatu życiowego, ale zdjęła przynajmniej mu z barków mnóstwo obowiązków po prostu, które by rozpraszały, praktycznie uniemożliwiały taką ostrą robotę. Choćby dlatego, to jest ważne, bo my ze współmałżonkiem, z partnerem jakimkolwiek, to po prostu my dzielimy sobie rzeczywistość na sprawy, które ja załatwiam to, ty załatwiasz to, a tak przynajmniej kiedyś było. Dzisiaj się to chyba może zmienia, bo właściwie wszyscy chcą być o mnie i chcą zarabiać na wszystkim i żyć tak samo. No, ale może po prostu to jest siłek kobiecości i męskości. Ale są jeszcze dwa aspekty tej sprawy, Wiktorze. Pierwszy z nich to taki, że należy pamiętać, że pisanie kradnie nam czas, który spędzamy z naszym partnerem. No siłą rzeczy. Pisze się jednak w takich kameralnych warunkach i nas wtedy nie ma, chociaż jesteśmy. To jest czas zabrany naszym partnerom. Jeśli mamy wyrozumiałych tych partnerów, to oni wiedzą, że tego się inaczej zrobić nie da. To jest pierwsza zasługa, bo jakoś tam kradniemy ten czas. A druga też wynika, też się odwołam do Rafała Ziemkiewicza, do jego wypowiedzi, bo to, co powiedziałeś, to jest pierwsza sprawa, to odciążenie pewne, ale on kiedyś powiedział, że partner jest również motywacją, bo on w swoim czasie przyrzekł swojej przyszłej żonie, że on będzie pracował tak, żeby ona nie zaznała już nigdy pewnego niedostatku i nigdy nie narazi ją na to, żeby bycie z nim sprawiało, że będzie to nieustające cierpienie. I on to podkreśla, że to też dla niego jest motywujące, że kolejne książki, które są bestsellerami na polskim rynku, można Rafała Ziemkiewicza nie lubić. I ja sobie zdaję sprawę, że są tacy ludzie, którzy jedni zazdroszczą mu sukcesu, inni uważają, że on się zachowuje że jest złośliwy, albo że to, że tamto. Ja wiem, że Rafał Ziemkiewicz jest dla wielu osób postacią niejednoznaczną. To nie zmienia faktu, że on osiągnął sukces jakby na skutek tego, że z jednej strony miał rozumiejącego partnera, a z drugiej strony miał motywację, żeby powstawały książki, które staną się bestsellerami, które podbiją rynek wydawniczy, które będą wygrywały nawet z książkami
takimi jak książki kucharskie, które są sprzedawane masowo, a mimo wszystko nakład jego książek bardzo często przebija te książki. Po prostu to są nakłady, o których wielu autorów może pomarzyć. To jest marzenie ściętej głowy po prostu, a on to osiąga. Więc to taki kolejny kamyczek do tego ogródka, no po prostu. Tak. Kolejna rada Stephena Kinga. Odłóż pracę na bok. To nie dotyczy tej pracy, którą wykonujemy zawodowo, tylko tej pracy pisarskiej. To nie jest tak, że jak napiszecie państwo, ale to wielokrotnie tutaj w tej audycji padało, dajcie tekstowi odetchnąć. Jak go napiszecie, to uwierzcie państwo, to nie jest gotowa rzecz. Ona się musi odleżeć w waszej głowie, odleżeć i odleżeć tam poza waszą głową i w pewnym momencie musicie ją czytać, tak jakbyście czytali przynajmniej po części cudzy utwór. A to jest tak, że cudze utwory poprawia się łatwiej niż własne. I pamiętając o tym, kiedy robicie redakcję własnej książki, to ona musi być troszeczkę przynajmniej przez was już lekko zapomniana. No to z tego względu na przykład bardzo doświadczeni redaktorzy. Redaktorzy, którzy ratują czasami autorom książki dzięki swoim ingerencjom, to redakcje własnej książki bardzo często oddają innemu redaktorowi, ponieważ własne książki redaguje się bardzo źle. I nawet wówczas, kiedy się tę książkę odłoży, to gwarantuję państwu, że owszem, poprawicie ją, uszlachetnicie, ale ostateczny redaktor znajdzie w tej książce jeszcze, będzie miał jeszcze przy niej sporo roboty. To tyle. No ja to już nie wiem, co tu specjalnie komentować. Ja jeszcze ewentualnie dodam tylko jedną rzecz a propos tego odleżenia sobie tematu. Wiele rzeczy, oczywiście dzisiaj technologie może usprawniają pewne procesy, które pozwalają, że rzeczy wykonane stają się natychmiast konsumowalne. Natomiast kiedyś chleb wyjęty z pieca był, zresztą do dzisiaj chyba, jest niejadalny po prostu. Nie wolno jeść chleba. On musi chwilę odetchnąć po prostu. Musi tego. Tak zresztą było z wieloma rzeczami. Już nie mówiąc o leżakowaniu wina dobrego po prostu. To musiało, nie mówiąc o leżakowaniu whisky, znaczy nie leżakowaniu, tylko betkowaniu. Musi to potrwać, żeby to się stało dobre. Dzisiaj oczywiście technologia pozwala, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, Marek, że dzisiejsze wina już nie muszą sobie, że tak powiem, 5-10 lat gdzieś tam w piwnicy siedzieć. No może tak samo z kulturą będzie. Wiesz, z pisaniem, że tak. No to jest prawda, ale i nie jest. Bo które wina są cenione? Nie te, które są tam podkręcone sztucznie, tylko te, które naprawdę leżały ileś tam lat i nabierały tej szlachetności. Nie da się oszukać przy produkcji whisky. No, whisky, która leżała 3 lata w beczce, obojętnie jaka to beczka była, no czy to cenowo, czy smakowo, no trzeba lubić whisky, ale czy to cenowo, czy smakowo nie dorówna whisky 20-letniej? No nie. Komuś może oczywiście ta 3-letnia smakować bardziej. No, smaki są różne, ale... No. Marek, już tak dla zabawy literackiej to piłem 50-letnią. Nigdy nie piłem 50-letniej, więc ci mogę tylko zazdrościć. Ale już ceny tej 20-letniej, o której mówię, są po prostu porażające. I co tu dużo państwu mówić? Najlepiej pić ją na krzywy ryj tak zwany, czyli od kogoś, kto ją kupił. Po prostu ceny są powalające, ale smak jest też powalający. Szczerze państwu polecam. To a propos, kolejna rada, 10. już. Wyrzuć zbędne elementy. No i to jest rada, którą też się bardzo często powtarza. Do czego to się sprowadza?
Pozbądź się ornamentów dekoracyjnych oraz nudnych opisów. To na przykład rada dzisiaj dla autora Czekając na Ragnarok. Tam niektóre przymiotniki z tych długich zdań zupełnie swobodnie mogą wylecieć bez większej szkody. To taka rada, no, czysto redakcyjna moim zdaniem. Warto to zrobić. Rzeczywiście współczesna proza nie znosi zbyt długich opisów. To powtarzam jak Katarynka w co czwartej albo co trzeciej audycji. Tak rzeczywiście jest. Ja wcale nie wiem, czy tak, ja wcale nie wiem, czy to jest dobrze. Marku, tak. Marku, tak 50 lat temu w Polsce, żeby, jeżeli chciałem w opowiadaniu czy w powieści zjeść banana, to mogłem naszym czytelnikom opisać tego banana, nie? Że on jest taki długi, żółty, tam coś takiego, a poza tym jak kartofel. Natomiast w dzisiejszych czasach muszę mieć świadomość, że każdy absolutnie w tej nędznej Europie wie doskonale, jak wygląda banan. Więc po cholerę mam go opisywać, nie? Chyba, że nadam mu jakieś cechy szczególne, albo zastosowanie tego banana może być szczególne, no to wtedy można się skupić nad opisem. Natomiast nie opisywać rzeczy, które są powszechnie, ogólnie znane. Nie? No wiesz, to może być też punkt wyjścia do zaintrygowania czytelnika, bo gdyby czytelnik przeczytał taką frazę i Wiktor usiadł w fotelu i zaczął rozkoszować się cierpkim smakiem banana. To mówi, kuźwa, jakim cierpkim smakiem? Jakim cierpkim smakiem banana? No zwariował? No i to jest początek jakiejś tam historii, prawda? No tak. To już jest właśnie taki racyk, jedno słowo rzucone między wierszami gdzieś, a o co biega, ale niech potem się okaże. No, oczywiście, nie? Wypadałoby, żeby to później było wyjaśnione, zdecydowanie. Nie. Dobra, 11 rada z 12. Pisanie ma sprawiać ci przyjemność i to, proszę państwa, naprawdę, to jest clue tego wszystkiego. No, jedno w każdym razie jest tych clue. Otóż on tu wyraźnie pod... Nie tak? Jedno. Marek, nie mogę, ale no nie wytrzymam, no ale po prostu to jest rada, że w stylu, że kochani, ale seks powinien sprawiać wam przyjemność. Nie. Stephen King nie jest durniem i on bardzo, bardzo dobrze to uzasadnia. Nie przeczytałem tego uzasadnienia, więc teraz je przeczytam. Nie pisz dla pieniędzy, nie pisz dla sławy, nie pisz dla wszystkich, żeby zaimponować innym. Pisz, żeby sprawić radość sobie, potem innym. No tak. Reszta przyjdzie z czasem, zarówno te pieniądze, jak i ta sława. Ale motywacja, no więc to zauważ, że to nie jest zła rada, bo jeśli ktoś zaczyna pisać, bo można na tym zarobić, to jest kuźwa, moim zdaniem to się może udać, ale nie musi. Poczekaj, jak znamy życiowy Stephena Kinga chociażby, to wiadomo, że ten facet się po prostu całe życie kierował od szkoły, od pierwszych tam klas szkoły, jaka tam jest w tych Stanach podstawowa, czy jakakolwiek inna. Po prostu on się kierował pasją, a pasja... opowiadania historii, jasne. Tak. No i bawił się tym całe swoje życie po prostu. No i dopiero na końcu swojego życia właściwie zaczął na tym zarabiać. Nie. Zarobił. On już koło 40 zarabiał całkiem niezłe pieniądze na tym pisaniu, a później zarabiał coraz lepiej. Zaczął. Nie. No tak, oczywiście miał sam pisał o tym, jakie gorzkie pigułki przełykał, jak dostawał kolejne odmowy, ten hak, na który nabijał, ciągłe odmowy i w pewnym momencie to poszło do przodu. No i to jest człowiek, który w dalszym ciągu pisze dla przyjemności. On o tym mówi, że po prostu to go pasjonuje, a to, że zarabia na tym i to kokosy, proszę państwa, naprawdę to jest facet, który zarabia potężne pieniądze. To przyszło z czasem, tak dokładnie jak napisał. Chyba sobie warto to wziąć do serca.
Tak myślę. No, ja wiem, że to jest takie bardzo, bardzo belferskie to, co w tej chwili mówię. Piszcie dla przyjemności, nie piszcie dla pieniędzy. Ja w to wierzę. Ja naprawdę tu wierzę Kingowi. Ja już po prostu. To kwestia wiary, z mojej strony przynajmniej. I ostatnia rada. Ostatnia rada, 12. Po prostu zacznij pisać. To tak w skrócie, a o co chodzi? O to, co mówiliśmy już wcześniej. Bez tego elementu wszystkie pozostałe rady są na nic. One się nie przydadzą. Nie ma innego sposobu, jak usiąść i zacząć pisać. Bo jak cały czas, całe życie opowiadamy o tym, że jesteśmy wielkimi pisarzami, to się właściwie pokrywa z tym, co częściowo przynajmniej, z tym, co mówiliśmy wcześniej. Jak cały czas chodzimy w nimbie wielkiego pisarza, tylko tak się jakoś dziwnie składa, że od roku, dwóch, dziesięciu nic nie napisaliśmy, w ogóle nigdy w życiu nic nie napisaliśmy, cały czas chodzimy w takim nimbie pisarza, nie wiadomo właściwie dlaczego, bo kiedyś tam coś, jedno opowiadanie, no to nie, to nie opowiadajmy takich rzeczy. Inna jest sprawa, tak jak z Wiktorem, bo to jest, ktoś tu mógłby zaraz zacząć mówić, a Wiktor przecież też przestał pisać. No tak, ale Wiktor w życiu kilka rzeczy napisał takich, że do dzisiaj mu się to pamięta i to raczej pozytywnie. On po prostu świadomie zrezygnował z tego, co innych podnieca, ekscytuje i chcieliby. Wiktor powiedział pas. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Już mnie to nie interesuje. Zobaczcie Państwo, jakie to jest konsekwentne i zgodne z tym, co pisze King. Pisanie ma sprawiać przyjemność. Widocznie Wiktorowi w pewnym momencie przestało sprawiać przyjemność, co innego zaczęło mu przyjemność sprawiać. I to jest uczciwe podejście do sprawy. A czy Wiktor jest pisarzem? Jest. Zdecydowanie jest. To teraz się tłumacz. To teraz się tłumacz. A propos tego, że trzeba zacząć pisać rady Stephena Kinga, to ja przywołam może autora, na którego się najlepiej powołać. Wiesz, on wspomniany jest w Piśmie Świętym. Rozpoczął wszystko od pierwszego słowa. Na początku było słowo. Bez tego pierwszego słowa nie było całego wszechświata. No tak, tak jest. Na początku było słowo. No ale... Okej, proszę Państwa. No to myślę, że dzisiaj dobrnęliśmy do końca naszej audycji. Stephen King udzielił 12 rad, przynajmniej w artykule, który, przypomnę jeszcze raz, zamieszczony jest na portalu niestatystyczny.pl, portalu, który głosi często, że to jest portal dla ludzi, którzy są skłonni podpisać się pod hasłem nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki. Może to trochę takie napuszone i patetyczne, ale blisko mi jest do tego hasła, więc zupełnie spokojnie mogę się pod nim podpisać. A w ogóle na portalu niestatystyczny.pl dużo ciekawych tekstów. Radzę tam od czasu do czasu zajrzeć, tak jak radzę zajrzeć na stronę, na facebookową stronę Rubieży Rzeczywistości, albo na przykład do Book Radia. Proszę Państwa, ja cały czas jestem nieustającym fanem audycji Katarzyny Prychacz. Proszę Państwa, wtedy słuchalność w radiu skacze nam potężnie, bo to są w tym nowym sezonie, w drugim sezonie Alchemii Tworzenia, odbywają się rzeczy, przy których naprawdę ja, ten Micha mi się śmieje, tak, po prostu to, co wyprawia Katarzyna Prychacz, pokazując tworzenie historii od kuchni. Naprawdę, to jest niezapomniana rzecz. Sięgnijcie Państwo do archiwum, słuchajcie Państwo na żywo. Naprawdę, ja cały czas jestem pod nieustającym wrażeniem. A dzisiaj, wiecie Państwo, dzisiaj czwartek jest, ale sięgnijcie Państwo do archiwum. Jest druga autorka, która z kolei mówi trochę o kuchni tworzenia. Dzisiaj, czyli w czwartek, dla Państwa to wczoraj, poszła audycja z cyklu Pisząca z fiordami. To jest audycja naszej dzisiejszej autorki, Kamili Ciołko-Borkowskiej. Audycja, w której ona mówi o kuchni, o warsztacie pisarza, z takiego punktu widzenia osoby, która na co dzień pisze i która jest blisko tego tematu. Być może to są czasami rady, które
które nie są takie specjalnie tam wyważone, akademickie, ale one są szczere, prawdziwe i wyciągnięte niejako z warsztatu pisarza, który na bieżąco zajmuje się pisaniem. I dlatego warto tego posłuchać, no po prostu. Zachęcam Państwa do strony Bóg Radiowej. Ludzie się dzielą na teoretyków oraz praktyków. Tak, i te dwie audycje, o których mówiłem, zarówno audycja pisząca z fiordami Kamili Ciołko-Borkowskiej, jak i audycja Katarzyny Prychacz, czyli Alchemia Tworzenia, to są audycje osób, które na co dzień tworzą, na co dzień piszą, na co dzień zajmują się działaniami kreatywnymi. Jezu, jak ja nie lubię tego słowa. Ale tworzą, po prostu tworzą, robią coś, powstaje coś nowego. I to jest naprawdę pasjonujące słuchać tego. Szczerze Państwu polecam, naprawdę. I cóż, no to tyle polecajek od mnie. Marku, do czego prowadzi tworzenie? Do stworzenia. Do potworów. No to rozwiń to, bo nie potwory bardzo rozumiem. Potwory się tworzą. Ale to gdy rozum śpi, to jest to wtedy. A normalnie tworzą się rzeczy ciekawe, co Katarzyna Prychacz i Kamila Ciołko-Borkowska moim zdaniem świetnie udowadniają. Proszę Państwa, żegnamy się z Wami pięknie, bo i tak sporo czasu Wam już dzisiaj zajęliśmy. Przypomnę się tylko, że za tydzień, proszę Państwa, w studiu będzie pełno gości, będziemy my we dwójkę z Wiktorem, ale gości to chyba ze trójka przybędzie. Wśród tych gości będzie Jakub Turkiewicz, autor książki Chciej mnie zawsze. O tej książce będziemy rozmawiać. Książka ma piękną okładkę, książka ma piękny środek, o tym środku będziemy rozmawiać. Ta książka jest jeszcze być może słabo dostępna, ale szukajcie jej Państwo w sieci. Powtórzę, Jakub Turkiewicz, Chciej mnie zawsze. Jak dobrze poklikacie, dobrze poszukacie na Facebooku i nie tylko, to książkę znajdziecie. A książka rozpoczyna nową serię Szamani Fantastyki. Wiktor, ty wiesz, że ty jesteś szamanem też? Przynajmniej według... Ja wiedziałem, no co ty? No, przynajmniej według takiego człowieka, który jest no, taką osobą sprawczą, jeśli chodzi o ten projekt, a mianowicie Jacka Chorenzgi, który notabene będzie gościem za tydzień, to jesteś zdecydowanie szamanem fantastyki. On to pewno powie za tydzień. A, no więc, proszę Państwa, zapraszamy za tydzień bibliotekarium na żywo, z masą gości, a za dwa tygodnie zapraszamy Państwa na kolejne ABW. A co w następnych tygodniach? No w następnych tygodniach to będzie problem, bo kolejna audycja wypada 24 grudnia. Nie wiem, czy ktoś nas będzie wtedy słuchał, a kolejna 31 grudnia, no wtedy ludzie mają zupełnie inne zajęcia. Niemniej jakiś ślad po naszej bytności w sieci i bytności w Radiu Paranormalium niewątpliwie pozostanie. A teraz już, no proszę Państwa, dobrej nocy życzymy, dobrej nocy życzę ja, dobrej nocy życzy Wiktor. Jesteś tam jeszcze? No mam nadzieję, że doczekam dnia. W każdym razie wszystkiego dobrego. Zapraszamy za tydzień, za dwa tygodnie i dalej. Dobrej nocy. A mówili te słowa do Państwa jak zawsze gospodarze ABW Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Audycję jak zawsze ostro technicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień w tym normalnym bibliotekarium, no i ponownie w ABW już za dwa tygodnie. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl